Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Otwieram siódmą sesję dziewiątej kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu dzisiejszym. Witam serdecznie radnych, witam pana burmistrza, witam pracowników urzędu. Przede wszystkim witam mieszkańców, witam radnych powiatowych, radnych rad osiedlowych. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum rady. Obecnych jest 15 radnych. W związku z tym Rada ma możliwość skutecznego podejmowania uchwał. Przypominam, że sesja Rady Miejskiej jest transmitowana na żywo oraz jest nagrywana. Administratorem danych osobowych utrwalonych na tych nagraniach jest burmistrz Rabki-Zdroju. Dane osobowe przetwarzane są w celu transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przypominam, że podczas sesji obowiązuje zasada przestrzegania ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jednocześnie proszę, a jeżeli będę udzielał głosu, o włączanie mikrofonu, żeby nas tutaj lepiej słyszano. Oczywiście jeszcze witam mieszkańców, którzy są przed monitorami. Dzisiejsza sesja będzie kontynuowana według następującego porządku obrad. W punkcie pierwszym otwarcie sesji, w punkcie drugim sprawozdanie burmistrza Rabki-Zdroju z działalności międzysesyjnej, w punkcie trzecim podjęcie uchwał na wniosek przewodniczącego Rady Miejskiej, to jest uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej i Nazewnictwa. W punkcie czwartym podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rabki-Zdroju. Tutaj mamy trzy uchwały. Pierwsza w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet, wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży przewodniczącym zarządów osiedlowych gminy Rabka-Zdrój. Druga uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Rabka-Zdrój na 2024. I w punkcie trzecim uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój. W punkcie piątym poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. W punkcie szóstym interpelacje i zapytania radnych. I w punkcie siódmym zamknięcie sesji. Chciałem poinformować, że przed sesją 20 września wpłynął wprawdzie wniosek pana radnego Roberta Skipiały o poszerzenie porządku obrad dzisiejszej sesji. Natomiast z treści tego wniosku wynika, że tematem miała być odpowiedź, ustosunkowanie się do odpowiedzi na interpelację, która była złożona na poprzedniej sesji. W związku z tym, że mamy taki punkt w porządku obrad, jak interpelacje i radnych, tutaj uzgodniliśmy, że w tym punkcie pan radny zabierze głos, żeby nie tworzyć po prostu dodatkowych punktów. W związku z tym ten wniosek uznaję, że w taki sposób go potraktujemy, panie radny, tak? Dobrze. W związku z tym dzisiejsza sesja odbędzie się według tego porządku, który przeczytałem. Zamykam punkt pierwszy i otwieram punkt drugi. To jest sprawozdanie burmistrza Rabki-Zdroju z działalności międzysesyjnej. Bardzo proszę pana burmistrza o zabranie głosu. Panie przewodniczący, szanowni radni, szanowni goście. Sprawozdanie z działalności za okres od 28 sierpnia 2024 do 24 września 2024. W okresie międzysesyjnym wydałem 11 zarządzeń jako organ wykonawczy gminy w sprawach finansowych z rejestru dotyczących planu finansowego na rok 2024 realizowanego przez Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. 4 zarządzenia zmiany w budżecie gminy Rabka-Zdrój na 2024. 2 zarządzenia zmiany wykonania uchwały budżetowej gminy Rabka-Zdrój na rok 2024, 3 zarządzenia zmiany planu finansowego na 2024 rachunków dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy, 2 zarządzenia, 5 zarządzeń ogólnoadministracyjnych dotyczących, 2 zarządzenia w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Rabka-Zdrój oraz jego odwołania, przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie gminy Rabka-Zdrój w sprawie wyrażenia opinii w projekcie rocznego programu współpracy samorządu gminy Rabka-Zdrój z organizacjami pozarządowymi
samorządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2025, powołania zespołu doradczego do spraw mieszkaniowych i wprowadzenia regulaminu jego pracy, zarządzenie burmistrza organu w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. W wyżej wymienionym okresie jako kierownik urzędu wydałem 2 zarządzenia w sprawie zasad rachunkowości dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia Podróże z klasą oraz dla potrzeb realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd. Zarządzenie kierownika zamawiającego w trybie PZD w sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania pod nazwą Kompleksowe Zimowe Utrzymanie na terenie miasta Rabka-Zdrój oraz Zimowe Utrzymanie Przejezdności na terenie sołectw Chabówka-Ponice-Rdzawka w sezonie zimowym 2024-2025. Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ekodoradcy oraz podinspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym. Upoważnienie osób do działania w imieniu wójta. Wydałem tutaj upoważnienie dla pani Janiny Janocha, naczelnika Wydziału Geodezji Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych oraz uwierzytelniania dokumentów. Z rejestru ORG pełnomocnictwa, upoważnienia i wzory podpisów elektronicznych wydałem dla pana Janusza Kopycińskiego, pełniącego obowiązki dyrektora szkoły podstawowej w Rdzawce, do jednoosobowego prowadzenia szkoły jako jednostki budżetowej w pełnym zakresie oraz upoważnienie do udzielania zwolnień rodziców z części opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Pełnomocnictwo dla pana Stanisława Skawskiego, pełniącego obowiązki dyrektora szkoły podstawowej w Płonicach, do jednoosobowego prowadzenia szkoły jako jednostki budżetowej w pełnym zakresie oraz upoważnienie do udzielania zwolnień rodziców z części opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Pełnomocnictwo dla pani Barbary Rapacz, pełniącej obowiązki dyrektora zespołu przedszkoli specjalnych dla dzieci przewlekle chorych w Rabce-Zdroju, do jednoosobowego prowadzenia szkoły jako jednostki budżetowej w pełnym zakresie. I upoważnienie dla pani Danuty Majchrowicz, naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego, do załatwiania spraw pracowniczych. Informacje na temat realizacji ważnych spraw prowadzonych przez Wydział Geodezji Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami. Nadanie 4 numerów porządkowych, dokonanie 12 uzgodnień lokalizacji sieci i przyłączy oraz 6 uzgodnień drogowych. Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z Wydziału IRGU. Zakończone zostało postępowanie na zadanie pod nazwą zakup wraz z dostawą wyposażenia PPOŻ na potrzeby jednostek OSP z terenu gminy Rabka-Zdrój. To jest w ramach tego, co pozyskaliśmy środki w Interregu Polska-Słowacja. Pierwsza część to są ubrania specjalne, złożono 4 oferty. Pierwsza oferta Tronus Polska Spółka z o.o. Warszawa, cena ofertowa 301 368,23 zł. Druga oferta firma ATG Spółka z o.o. Spółka Komandytowa Bydgoszcz, cena ofertowa wynosi 218 211,84 zł. Trzecia oferta Matposz Żgów, cena ofertowa 160 342,080 groszy. I czwarta oferta Supron 1 Spółka Jawna Olkusz, cena ofertowa 167 280 zł. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę numer 3 Matposz Żgów. W obecnej chwili dla części pierwszej trwają procedury podpisywania umowy. Dla części drugiej motopompy złożono 1 ofertę. Firma Tronus Polska Warszawa, cena ofertowa 632 440 42 grosze. Postępowanie dla części drugiej zostało unieważnione. Oferta przewyższa kwotę, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Część trzecia, węże i wyposażenie pożarnicze, złożono 3 oferty. Pierwsza oferta firma Tronus Polska Warszawa, cena ofertowa 353 146,49 zł.
Druga oferta, firma ATG, spółka z o.o., spółka komandytowa Bydgoszcz, cena ofertowa 259 459 zł 89 groszy. I trzecia oferta, Suproń 1, spółka jawna Olkusz, cena ofertowa 199 444 zł 50 groszy. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę numer 3, firma Suproń 1 Olkusz i w obecnym momencie dla części trzeciej trwa procedura podpisywania umowy. Dla części czwartej, przyczepka ODO, złożono jedną ofertę, firma Tronus, przepraszam, złożono dwie oferty, firma Tronus Polska Warszawa, cena ofertowa 286 871 zł 67 groszy i oferta druga, mechanika pojazdowa Gabriel Ratawiec Rdzawka, cena ofertowa 125 tysięcy. Jako najkorzystniejsza oferta została wybrana oferta numer 2, mechanika pojazdowa Gabriel Ratawiec Rdzawka. W obecnym momencie dla części czwartej trwa procedura podpisywania umowy. Dla części piątej przyczepka pompowa złożono dwie oferty. Firma Tronus Polska Warszawa, cena ofertowa 258 tysięcy 0,25 zł 71 groszy. Oferta druga to jest oferta Matposz Żgów, cena ofertowa, przepraszam najmocniej, ale tu mi coś... Kwota nie pasuje. Cena ofertowa 21 699 zł. Przepraszam, to muszę sprawdzić, bo tu była inna kwota. Na pewno to nie było tak. Sprawdzę to. I zostało zakończone postępowanie na zadanie pod nazwą rewitalizacja obszarów miejskich w Rabce Zdroju. Przebudowa budynku kaplicy cmentarnej przy ulicy Kilińskiego w Rabce Zdroju wraz z infrastrukturą techniczną. Wybrano ofertę firmy Profes Skawa, cena ofertowa 2 849 455 zł 88 groszy i w obecnym momencie trwa procedura podpisywania umowy. Część druga, rewitalizacja rynku w Rabce Zdroju poprzez przebudowę drogi gminnej wraz z parkingiem oraz zagospodarowaniem terenu. Wybrano ofertę firmy Remdom Żak Przemysław Dąbrowa Górnicza, cena ofertowa 6 362 tysiące i w obecnym momencie trwa procedura podpisywania umowy. Dla części trzeciej przebudowa istniejących miejsc postojowych wraz z jezdniami manewrowymi przy ulicy Piłsudskiego w miejscowości Rabka Zdrój. Postępowanie to zostało unieważnione. Oferta przewyższa kwotę, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Dla części czwartej przebudowa istniejących miejsc postojowych wraz z jezdnią manewrową przy cmentarzu na ulicy Kilińskiego w miejscowości Rabka Zdrój. Postępowanie dla części czwartej zostało unieważnione. Oferta przewyższa kwotę, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zadania. I część piąta przebudowa istniejących miejsc postojowych wraz z jezdnią manewrową przy budynku Psoni przy ulicy Podhalańskiej miejscowości Rabka Zdrój. Postępowanie dla części piątej zostało unieważnione. Oferta przewyższa kwotę, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Zakończone zostało postępowanie na zadanie pod nazwą wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku remizy OSP w Chabówce. Jako najkorzystniejsza oferta wybrana została firma usługowa Jarosław Jezierczak, Rabka Zdrój, cena ofertowa 168 510 zł. W chwili obecnej trwa procedura podpisywania umowy. Zadanie czwarte, zostało zakończone postępowanie na zadanie pod nazwą wykonanie prac budowlano-konserwatorskich na zabytkowym budynku Villa Konary w Rabce Zdroju. Została zawarta umowa z wykonawcą z firmą Maxima Magdalena Kozłowska Rabka Zdrój. Wartość umowy 264 554 zł 86 groszy. Zostało zakończone postępowanie na zadanie pod nazwą dowóz i odwóz uczniów do szkoły podstawowej w Rdzawce w roku szkolnym 2024-2025. Została zawarta umowa z wykonawcą, to jest firmą Trans Płońsk. Wartość umowy 139 860 zł. Zostało zakończone postępowanie na zadanie pod nazwą wykonanie prac budowlano-konserwatorskich ogrodzenia
zabytkowego budynku Villa Konary w Rabce Zdroju. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi, iż nie złożono żadnej oferty. Zostało zakończone postępowanie na zadanie pod nazwą wymiana pokrycia dachowego na zabytkowej willi Krzywoń w Rabce Zdroju, uszkodzonego w wyniku żywiołu. W chwili obecnej trwają procedury w celu podpisania umowy z wykonawcą, to jest z firmą Atalp Krzysztof Plata Moszczenica Niżna, wartość umowy 478 288 zł 66 groszy. Zostało wszczęte postępowanie na zadanie pod nazwą prace budowlano-remontowe w świetlicy w Rdzawce. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Pierwsza oferta Stanisław Gut Zakopany, cena ofertowa 318 090 zł 42 grosze. I druga oferta, firma usługowa Jarosław Jezierczak, Rabka Zdrój, cena ofertowa 254 550 zł 15 groszy. W chwili obecnej trwają procedury przetargowe. Zostało unieważnione postępowanie na zadanie pod nazwą odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Rabka Zdrój w 2025 roku. Równocześnie zostało wszczęte drugie postępowanie. Termin składania ofert 7 października 2024. Zostało wszczęte postępowanie na zadanie pod nazwą kompleksowe zimowe utrzymanie na terenie miasta Rabka Zdrój oraz zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołec, Chabówka, Ponice, Rdzawka w sezonie zimowym 24-25. Termin składania ofert 24 października 2024. Ponadto w wyżej wymienionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami. Uczestniczyłem w finałowym koncercie jubileuszowego festiwalu organowego w Muzeum Orkana, w otwarciu sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Rabce Zdroju, w uroczystościach związanych z 85. rocznicą wybuchu II wojny światowej, w rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 w Zarytym, w Forum Ekonomicznym w Karpaczu, w uroczystościach 60-lecia posługi Cięży Marianów w Rdzawce. Spotkałem się z prezesem Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego w Rabce Zdroju, z panią rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu, z wicemarszałkiem województwa małopolskiego. Uczestniczyłem w konkurcie Najlepszy Sołtys Małopolski Anno Domini 2023 w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, w spotkaniu radnych z dyrektorem powiatowego Zarządu Dróg. W posiedzeniu w walnym zgromadzeniu wyborczym Stowarzyszenia Podhalański Obszar Funkcjonalny w Nowym Targu, w spotkaniu radnych z prezesem spółki Szpital Miejski. Uczestniczyłem w finiszu wystawy Artyści Rabczańscy 2024 w zebraniu z mieszkańcami Sołec, Rdzawki, Ponic oraz Chabówki, w koncercie charytatywnym na rzecz powodzian z Lądka Zdroju, dekoracji i zakończeniu zawodów rowerowych dla dzieci i młodzieży pod Hale Tour, w zebraniu z mieszkańcami osiedla Centrum, w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Komunalne. No, oprócz tego, że ja uczestniczyłem w wielu z tych imprez, uczestniczyli również radni, za co bardzo dziękuję. No i chciałbym może jeszcze jedno zdanie powiedzieć, że pracuje z nami teraz jeszcze pan Janusz Jurzec, który zajmuje się wszystkimi tymi sprawami, które żeście państwo zgłaszali jako sprawy, które należałoby, panie Januszu, bardzo bym prosił jeszcze pokazać się, które zgłaszaliście państwo jako sprawy, które ewentualnie twierdziliście, że albo nie ma ich komu zgłosić, a jeżeli nie, to nie są one, że tak powiem, według radnych do końca albo doprowadzone, albo realizowane bezpośrednio na bieżąco, tylko z dużym poślizgiem. Mam nadzieję, że to się zmieni i że i państwo jako radni, ale również mieszkańcy tą różnicę i zmianę dostrzegą. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, panie burmistrzu, za sprawozdanie. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytanie do pana burmistrza w tym punkcie? Proszę, pani radna Ewa Dyrda. Panie burmistrzu, ja chciałam się odnieść do tej przetargu na rewitalizację rynku. Skąd taka kwota wynika 6 362 odnośnie tego wykonania tego parkingu, jeżeli przebudowa rynku wyniosła 4 800 000, a tu jest 6 362 000? Z czego to wynika?
Bardzo proszę, panie burmistrzu, odpowiedź. Pani radna podała kwotę, jaka była w tej pierwszej części. Ta druga część jest zdecydowanie większą częścią niż tą, którą żeśmy wykonali, bo tam jest ponad 40 arów. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, tam jest zaplanowane, jest ta kostka granitowa i tam zaplanowany jest również cały system parkingowy, czyli między innymi właśnie zbieranie opłat i w pełni zautomatyzowany. I to zrobiło tą kwotę. Nie wiem, czy ja tam wspominałem, czy nie, ale poprzednio na pewno też o tym mówiłem, że były dwie oferty. Ta druga oferta była jeszcze droższa. Tak, 6,5 miliona. Tak, dokładnie. Myślę, że na komisję budżetową, czy jakąś najbliższą komisję możemy tutaj poprosić pana burmistrza, czy też z wydziału, żeby ten projekt zobaczyć, jak to wygląda, bo rzeczywiście on jest... jest bardzo duża kwota po prostu. To jest duża inwestycja z takich materiałów, jak pan burmistrz tutaj powiedział. Rzeczywiście parking, który będzie obsługiwany ze szlabanem, czyli wjazd i wyjazd z opłatą. Tam jest jeszcze oświetlenie, z tego co pamiętam. Cała infrastruktura, która jest pełna automatyka, która jest na dzisiejsze czasy potrzebna, żeby z tego parkingu brać opłaty, na czym nam oczywiście zależy, żeby do budżetu te pieniądze wpływały. Ale niemniej jednak przyjmuję tutaj też do wiadomości, żeby tą dokumentację, czy ten projekt, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Proszę pani Ewa. Panie burmistrzu, czy w tym projekcie tego parkingu, czy to będzie całkiem wybetonowane, ta kostka granitowa, czy jest możliwość tam nasadzeń jakichś drzew, żeby było więcej zieleni? Dziękuję. Bardzo proszę, panie burmistrzu. To znaczy, jest tam przewidziana zieleń, tylko że nie są to jakieś ilości, jak to się mówi, powalające, dlatego że to jest głównie właśnie teren parkingu, ale są rozdzielone te części właśnie między innymi zielenią. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Ja jeszcze dopytam. Jeszcze pani Ewa. Panie burmistrzu, kto jest odpowiedzialny za pielęgnację tej zieleni, która jest tam w rynku? Bo po prostu jest tak zaniedbany, tutaj radny pan Piotr już zgłaszał, po prostu tam chyba 3 drzewa już uschły, nadają się po prostu do wyeliminowania i nasadzenia nowego. Czy jest firma odpowiedzialna za to? Bardzo proszę. Właśnie po tamtej interwencji, jak pan pytał, rozmawialiśmy z firmą, która dokonywała tych nasadzeń i która za to odpowiada, i powiedziano, bo ja też powiedziałem, powtórzyłem to, co od państwa wtedy usłyszałem, że wynika to pewnie z tego, że albo mało podlewano te drzewka i się nie przyjęły. Powiedziano mi tak, że jest to zrobione zgodnie, jak to się mówi, ze sztuką, i jeżeli te drzewa tego roku nie przetrzymają, zostaną przesadzone i nasadzone nowe, ale przez firmę. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Pan Adam. Ja mam takie pytanie odnośnie tej motopompy. Umowa jest podpisywana na te motopompy do straży, czy to jest... Jedna część była nierozstrzygnięta, a to właśnie ta dotycząca motopompy, z tego względu, że to przekroczyło tą kwotę i będziemy musieli to robić jeszcze raz. Będziemy to jeszcze robić raz. Dziękuję bardzo. Jeszcze ktoś z państwa radnych? Nie widzę, dziękuję. W takim razie zamykam punkt drugi, otwieram punkt trzeci porządku obrad, podjęcie uchwały na wniosek przewodniczącego Rady Miejskiej. Jest to uchwała w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej i nazewnictwa. Przeczytam jego treść. Na komisji budżetowej dokonaliśmy wyboru spośród radnych członków tej komisji przewodniczącego i opiniowaliśmy tą uchwałę, o co za chwilę poproszę pana przewodniczącego Komisji Budżetowej. Najpierw przeczytam uchwałę. Czyli uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej i Nazewnictwa. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz uchwalonego statutu gminy Rabka-Zdrój, Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym powołuje się doraźną Komisję Statutową i Nazewnictwa w składzie do 7 radnych w osobach.
Pan Janusz Wójciak, pani Ela Szarawara, pan Łukasz Kowalczyk, pani Ewa Świder, pan Adam Twaruk, pan Jan Ciepliński i pan Rafał Hajdyła. Paragraf drugi. Powołuje się pana Janusza Wójciaka na przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej i Nazewnictwa. Paragraf trzeci. Do zadań komisji należy przygotowanie i opiniowanie projektów uchwał w sprawach statutu gminy, statutów jednostek pomocniczych oraz statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach nadawania nazw ulic, skwerów i placów, w tym placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. I w podpunkcie trzecim występowanie do Rady Miejskiej z wnioskami w wyżej wymienionych sprawach. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę pana przewodniczącego o opinię w sprawie tej uchwały. Dzień dobry, witam państwa. Na Komisji Rozwoju Budżetu i Gospodarki Odpadami, która odbyła się 23 września, komisja przyjęła pozytywnie tutaj projekt uchwały. Opinia była pozytywna. Dziękuję bardzo. Czy macie państwo jakieś pytania czy zastrzeżenia do tej uchwały? Nie widzę. W takim razie rozpoczynam procedurę głosowania. Bardzo proszę. Bardzo proszę o wcisnięcie przycisku, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Zamykam w takim razie punkt trzeci porządku obrad. Otwieram punkt czwarty. Podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rabki Zdroju. Pierwsza uchwała w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet, wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży przewodniczącym zarządów osiedlowych gminy Rabka Zdrój. Ta uchwała też była szczegółowo omawiana na komisji budżetowej. W związku z tym bardzo proszę o przedstawienie opinii. Tak, tu również komisja podjęła pozytywną opinię jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Czy macie państwo radni jakieś zapytania do tej uchwały? Bardzo proszę. No, nie ustaliliśmy wtedy konkretnych kosztów i tak dalej. Ma być powołanie jakichś. Ja wróciłem mikrofon. Bardzo proszę o włączenie mikrofonu, żeby nas było słychać. Nie stwierdzono konkretnych jakichś ustaleń co do wysokości i tak dalej tych diet. Zostały na tym samym poziomie. Natomiast była tu propozycja pani Ewy, żeby rozważyć o podniesieniu. Nie zostało to, jakby powiedzieć, że w nowym budżecie mamy po prostu zastanowić się nad tymi. Tak, na komisji budżetowej rzeczywiście była taka propozycja tutaj pani Ewy Świder, żeby nad tym się zastanowić, ponieważ na dzień dzisiejszy ta uchwała nie rodzi skutków finansowych, czyli podejmujemy ją bez zmiany tej wysokości. Nad takim rozwiązaniem, czyli zróżnicowania czy też podniesienia tej kwoty, w zależności od czynności, tak tutaj myśleliśmy, jakie przewodniczący komitetów osiedlowych mają w swoich obowiązkach. Nad tym możemy na najbliższej komisji budżetowej się nad tym zastanowić i wtedy w projekcie budżetu takie zmiany możemy dokonać. Na dzień dzisiejszy ta uchwała, tak jak przedstawił nam tutaj pracownik pana burmistrza, dotyczyła wyłącznie tego, że od 1990 roku osiedla jako jednostki organizacyjne zostały zastąpione właśnie przez osiedla, dzielnice, a jednostki pomocnicze gmin miejskich, komitety osiedlowe przez zarządy osiedli. I żeby po prostu wszystko było w zgodzie z przepisami prawnymi, te zapisy musiały być ujednolicone i doprowadzone do zgodności z przepisami prawnymi. Natomiast tak, bardzo proszę. Dlatego ta uchwała ma to na celu. A nad kwestią finansową będziemy się zastanawiać przy wprowadzeniu zadań do budżetu. Panie radny, czy pan ja chciał... Ja proponowałem tą poprawkę do punktu 2, paragrafu 1. Tak, przepraszam. No dobrze, że pan mi zwrócił uwagę. Rzeczywiście w punkcie, w paragrafie pierwszym, w punkcie drugim
jest punkt, który mówi: uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z głosem doradczym bez prawa głosowania, jeśli nie jest się radnym. Oczywiście tutaj w sesjach i w komisjach. To chciałbym prosić o przegłosowanie takiej poprawki w tej uchwale. Bo rzeczywiście tu tylko sesje są wymienione, a tutaj... Czy ja mogę jeszcze coś spytać? Proszę tutaj o wypowiedź pani radcy prawnej. Czy my możemy? Dobrze. W takim razie podejmujemy uchwałę w takim kształcie, w jakim ona jest. I ja jeszcze chciałam coś spytać. Tak, bardzo proszę. Z racji tego, że ja jestem pierwszą kadencję radną, chciałam spytać na jak, bo zwrot kosztów podróży, chciałam spytać, czy ci przewodniczący zarządów osiedlowych są wysyłani i przez kogo na jakieś spotkania, nie wiem, szkolenia? Są wysyłani w ogóle? Czy, bo zwrot kosztów podróży, czego to się tyczy? Znaczy chciałabym pani, spytać z racji tego, że no, pani po prostu nie wiem, o co chodzi. To znaczy nie wiem, jak to miało miejsce w poprzedniej kadencji, natomiast rozumiem, że jeżeli poza granicami gminy przewodniczący osiedli mieliby jakieś sprawy związane właśnie z swoją działalnością bądź też szkolenia, to wtedy ten punkt odnosi się właśnie do zwrotu kosztów podróży służbowej na zasadach, które są określone w rozporządzeniu ministra pracy. Proszę bardzo. W takim razie bardzo proszę, opinia już była, powiem, że jest pozytywna, w związku z tym rozpoczynam procedurę głosowania. Dziękuję bardzo za tą podpowiedź. W takim razie przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o przyciśnięcie przycisku, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję bardzo. Uchwała przeszła jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2024. Ta uchwała również została bardzo szczegółowo omówiona na komisji budżetowej. Pani skarbnik przedstawiła nam tutaj po kolei zarówno stronę dochodową, jak i wydatkową. Rozwiała nasze wszystkie wątpliwości. W związku z tym bardzo proszę o opinię komisji, pana przewodniczącego komisji budżetowej. Tak, na komisji budżetowej opinia przyszła pozytywnie, choć mogę dodać, że niejednogłośnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa ma jakieś zapytania do tej uchwały? Dziękuję. Pan Piotr, bardzo proszę. Panie burmistrzu, takie pytanie jest. Tutaj wyczytałem w jednym punkcie. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy drogi ulicy Rynek w Rabce Zdroju na kwotę 50 tysięcy złotych. Czy to jest ten projekt dotyczący tego poszerzenia parkingu? Tak. Z tego względu, że nie wiem, na ile tam państwo pamiętacie, tam była sytuacja taka, że jak gmina wydzierżawiła ten teren w 2018 roku, to deklaracja ze strony tego pana była taka, że on przygotuje projekt i wykona utwardzenie tego miejsca. Natomiast przez tych kilka lat niestety to nie zostało wykonane. Pan twierdził, że ma gotowy projekt i tak naprawdę w momencie, kiedy nie wykonał tej inwestycji, my jako gmina wymówiliśmy tą umowę, przejęliśmy to z powrotem i okazało się, że żadnego projektu nie ma i trzeba było przygotować ten projekt funkcjonalno-użytkowy właśnie po to, żeby można było teraz wystąpić i rozstrzygnąć ten przetarg. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno pytanie. Bardzo proszę.
I tutaj w drugim punkcie jest przebudowa drogi gminnej na terenie Lapki z Róg wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ulica Bystra. To jest na kwotę 1 900 000 zł. Będzie jakieś jeszcze coś na ulicy Bystry zrobione, czy... Bardzo nie, proszę. Nie, na ulicy Bystrej nie. To jest zadanie, które jest zrealizowane. Tak. Tylko ono w budżecie widnieje po prostu bez żadnych zmian. No właśnie, tak. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Pan Janusz Wójciak, bardzo proszę. Pytanie odnośnie rozdziału 70.005. Brzmi on tak. Zwiększenie planów wydatków majątkowych o kwotę 85 000 zł to środki na zakup gruntów. To są grunty na ulicy Poniatowskiego powyżej basenu, tak? Znaczy to są grunty na wysokości basenu, ponieważ tam droga pierwotnie biegła, historycznie też, biegła właśnie koło samej rzeki, natomiast w momencie, gdy wybudowano ten próg, przesunięto tą drogę, ale nie uregulowano własności. Tam jest kilka terenów, kilku właścicieli, tam były grunty, to nie są może jakieś wielkie jednostkowo, bo to jest 4 ary, 6 arów tego typu, natomiast to by nam pozwoliło, żebyśmy wreszcie wyprostowali to wszystko i te tereny między drogą a Słonką byłyby we władaniu gminy. Mam nadzieję, że to się uda dokończyć. Rozumiem, tylko panie burmistrzu, dlaczego na poprzedniej sesji po prostu ten zakup gruntów był procedowany uchwałą, a teraz jest wpisane po prostu z wydatki majątkowe. No ale jeżeli my nie mamy uchwały Rady Miasta, żebyśmy mogli pewne rzeczy procedować dalej, nie ma zgody państwa jako radnych, no to nie możemy tego ciągnąć dalej i kupować. To z tego wynikało. Tak, dziękuję panu burmistrzowi za odpowiedź. Czy jeszcze ktoś z państwa ma jakieś pytanie? Nie widzę, dziękuję. Rozpoczynam procedurę głosowania. Bardzo proszę o przyciśnięcie przycisków. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Panie Pawle, mamy jakąś... Tak, bardzo proszę, dziękuję. Dziękuję bardzo. Uchwała przeszła jednogłośnie. Dziękuję Państwu bardzo. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka Zdrój. Ta uchwała też również była bardzo szczegółowo omawiana na Komisji Budżetowej. Ona związana jest z poprzednią uchwałą, czyli z tymi zmianami, które żeśmy przed chwilą przegłosowali, oraz wprowadzone są zadania, które tutaj pan burmistrz czytał w swoim sprawozdaniu międzysesyjnym, czyli tymi zadaniami, które są z Polskiego Ładu i inne, które są związane z pozyskanymi środkami. Czy państwo macie jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę, dziękuję. Bardzo proszę, pan Łukasz. Ja mam pytanie, dlaczego w tej wieloletniej prognozie nie ujęto przebudowy boiska w Zarytym? Ostatnio było zabrane stamtąd 300 tysięcy z zaplanowanych 400, no i tego wieloletniej już nie ma. Panie Łukaszu, jeżeli ja mogę odpowiedzieć, ta wieloletnia prognoza finansowa dotyczy tego roku, a boisko sportowe będziemy procedować i będziemy się zastanawiać nad WPF-em na przyszły rok, bo to będzie przyszłoroczny budżet. Czy pan, panie burmistrzu, coś chce dodać? Czy to wszystko? No, tak chcemy to zrobić. Tak chcemy to zrobić. Oczywiście, tak jak było powiedziane na ostatniej sesji, to boisko będzie realizowane w przyszłym roku i będziemy chcieli go wprowadzić jak najbardziej w budżet w zasadzie, i WPF równocześnie też. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych ma jakieś pytanie? Pani Ewa, proszę. Panie przewodniczący, to dlaczego pan mówi, że to jest na ten rok, a rewitalizacja
obszarów miejskich jest w rozbiciu na 25-26. Wieloletni. I projekt pana radnego Marka, ten projekt na kanalizację Kasprowicza, też jest złożony do wieloletniej. Pani radna, te zadania były wpisane w UPF-ie na ten rok i nie było zmian. Pani skarbnik z panem burmistrzem nie wprowadzała żadnych zmian w UPF-ie. No, ale to zadanie, rewitalizacja rynku, jest złożone w wieloletniej. Wieloletniej. No. Natomiast zadanie pana Łukasza, czyli boisko, w UPF-ie, z tego co pamiętam, nie było, tylko było w budżecie. To jest zadanie na jeden rok. Ale pana Marka też było 50 tysięcy w budżecie, a jest tutaj na 25. Ale nie było poprzednio. W budżecie tak. Budżet dotyczy jednego roku. Znaczy wieloletnia prognoza finansowa dotyczy takich inwestycji, które są rozpisane na kilka lat. No tak, panie przewodniczący, ale ściągnięte było tu zadanie i tam zadanie. To jest wpisane, tego nie jest wpisane. I dlatego o to pytam, jak to działa. Pani prawnik, jeżeli może zabrać głos, bo... Nie wiem, nie są zadanie wpisane. Tak. Państwa, ale nie rozumiem. Czy państwa jakby, czy to pytanie zawiera takie domniemanie, że skarbnik gminy Rabka Zdrój nie wie, co robi, konstruując projekt uchwały budżetowej? Proszę państwa, jeżeli coś jest, odpowiadając, coś może być tylko w budżecie, coś może być w WPF-ie i w budżecie. Jeżeli dana inwestycja jest realizowana nie w jednym roku budżetowym, tylko w kilku i powiedzmy w 2023 zostało wprowadzone, bo zostały wydane pieniądze rzędu 15 tysięcy na dokumentację, a w kolejnych latach, czyli w 2024-2025 jest planowane, że będą dokonywane wydatki większe, bo będzie realizowana inwestycja, będzie robiony przetarg, to wówczas taka inwestycja znajduje się i w budżecie, i znajduje się w WPF-ie, bo jest na dany okres, tak, zamierzenia inwestycyjnego. Tutaj, jeżeli chodzi o te wydatki, jakby WPF i budżet musi współgrać ze sobą. Nie może być tak, że coś jest tutaj, a nie ma tutaj. Te dokumenty muszą być spójne. Jeżeli dane zadanie zostało w danym roku ściągnięte, bo rozumiem, że ta inwestycja w zarytym boiska została z tego roku ściągnięta, tak? Tak. Została ograniczona, czyli w tym roku nie, ale były wykonywane jakiekolwiek wydatki w tym roku na tą inwestycję? Będą. No to znajdzie się ten wydatek w budżecie na ten rok. A WPF dotyczy wydatków w przyszłym roku, czyli tego, co będziecie państwo konstruować i budżet na przyszły rok i wieloletnią prognozę finansową na przyszłe i kolejne lata. Tak to wygląda. Autorem jakby zmian do budżetu i wyłączną kompetencją do wprowadzenia zmian do budżetu, do wprowadzenia zmian do WPF-u jest burmistrz, bo burmistrz odpowiada za budżet. Głównym księgowym gminy jest skarbnik. Skarbnik jest autorem wszystkich uchwał finansowych. I no, proszę nie zakładać błędu albo jakiejś nieprawidłowości ze strony tutaj skarbnika miasta. No, do tej pory jakoś wszystkie uchwały, nie wiem w czym jest problem, że państwo, nie wiem, są skargi RIO, czy jest jakieś postępowanie wszczęte nadzorcze, które by skutkowało nieprawidłowościami. Pani mnie nie rozumie. Porównuję dwa. Ale tego nie można porównywać, pani radna, bo każda inwestycja jest inna. No, ale dlaczego? Jeżeli nie można. Jeżeli tu zadanie było tak samo, jak tam było zadanie, to jest zabrane, tam jest zabrane, to jest złożone, a to nie. Pytanie, czy pierwotnie było coś w WPF i co zostało usunięte? Ja nie wiem, jakie były dokumenty źródłowe wcześniej. To znaczy ja, wie państwo, no nie sprawdzam aż tak dogłębnie poprzedniego budżetu z poprzedniej sesji, tylko jak analizowałam, to właśnie to zauważyłam, że tej kwoty nie ma, a kwota pana radnego Marka jest w WPF-ie. Bo widocznie jest realizowany jakiś, będzie realizowany jakiś wydatek i to zadanie zostało już wcześniej wprowadzone. No ale to też było wprowadzone. Pani Ewo, pamięta pani, na poprzedniej sesji była taka dyskusja, że zadanie pana Marka, czyli ta kanalizacja, będzie wydatkowana w tym roku częściowo, bo będzie realizowany projekt, tak? I on będzie płatny w przyszłym roku.
I dlatego jest ujęty, musi być, to jest w założeniu. I on musi być ujęty w WPF-ie. Umowa jest już podpisana, więc jeżeli jest zadanie, które jest rozbite na 2 lata czy na 3 lata, to ono musi być w WPF-ie. Natomiast zadanie pana Łukasza było tylko w budżecie, bo miało być zrealizowane w tym roku. Ale ponieważ argumenty, które na poprzedniej sesji były już powiedziane, nie będziemy ich powtarzać, to zadanie w tym roku nie może być zrealizowane. Zostało one ściągnięte z budżetu i będziemy myśleć nad wprowadzeniem go do przyszłego budżetu. Tak, to, tak działa budżet. Tak działa budżet i WPF. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Pani Ewo? Jak, na przykład w daną inwestycję wydane by były pieniądze w tym roku, a realizacja w przyszłym roku, czyli jest wpisane i w budżecie, i w WPF-ie. Tak, dokładnie tak. Jeżeli jest umowa podpisana i będą są wydatkowane jakieś pieniądze w tym roku, czy ona będzie, tak jak w przypadku Polskiego Ładu, to co wprowadzamy dzisiaj, to też będzie zadanie na 26-27. Dlatego wprowadzona jest wprowadzone, będzie wydatkowane w przyszłym roku i w następnym. Jest wprowadzone, proszę zauważyć, tylko w WPF-ie. W budżecie tego nie wprowadzaliśmy, bo w tym roku nie będzie nic wydatkowane. Czasem jest tak, że jest umowa podpisana w tym roku, ale płatność jest w przyszłym i kolejnych. I wówczas, mając już podpisaną umowę, musi się znaleźć stosowny zapis. Musi być pokrycie dla danej umowy i dla płatności. Więc ona znajduje się i w budżecie, i w WPF-ie. Dlatego to się nazywa wieloletnia prognoza finansowa. Myślę, że na komisji budżetowej pani skarbnik jeszcze wyjaśni to, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości już państwa radnych, no bo rozumiem, to państwo radni są nowymi radnymi, więc te niuanse dopiero się uczymy. Niemniej jednak tak to działa. Mówi pan o tym zadaniu na te 50 tysięcy. W którym dniu była podpisana umowa o wykonanie projektu kanalizacji na Kasprowicza? Ja tej informacji nie mam tu przy sobie. Właśnie, bo tu ciężko padło, że jest podpisana umowa, tak? Bo przed chwilą powiedziałem, że podpisana. Myślę, panie Marku, że tutaj no, jutro rozwiejemy po prostu tą wątpliwość pana, żeby... Znaczy ja tego nie potwierdzam, bo ja tego nie pamiętam, powiem szczerze. Proszę, ale nie, że przed chwilą było powiedziane, że umowa była podpisana, ale ja tym nie. No ja to też być może była podpisana. To znaczy może... A słyszał pan, nie muszę się panu tłumaczyć. Mogę? Dobrze, szanowni państwo... W przyszłym roku, ale w tym roku rozstrzygamy przetarg, wprowadzamy ją do budżetu i wprowadzamy ją do WPF-u, bo będzie realizowana w 2 kolejnych latach. Nie zawsze jest tak, że daną umowę, którą podpisujemy w tym roku, finalizujemy w tym roku, płacimy za nią w tym roku. Możemy ją podpisać w tym roku, a możemy zapłacić w przyszłym i w kolejnym. To zależy od umów, jakie są podpisywane, tak? Żeby móc podpisać umowę, która nie jest realizowana w danym roku budżetowym, nie jest płacona w danym roku budżetowym, musi się też ta umowa znaleźć w wieloletniej prognozie finansowej. Inaczej burmistrz nie ma legitymacji do podpisania umowy przekraczającej rok budżetowy. Dla nas rok budżetowy jest terminem, tak? Więc umowy, które podpisuje pan burmistrz w danym roku, muszą być w budżecie, żeby mógł pan burmistrz podpisać i nie narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Tak samo z umowami wieloletnimi. Czasem w danym roku rozstrzygamy przetarg na budowę, a termin realizacji jest powiedzmy 24 miesiące, 2 lata albo 33 miesiące. I wówczas taka inwestycja, jeżeli w danym roku się zaczyna, to musi być w budżecie tego roku i w WPF-ie na kolejne lata.
Nie wiem, czy to Państwu wyjaśnia tą kwestię. Wydaje mi się, że jeżeli Państwo macie tutaj wątpliwości, no to może te kwestie finansowe wyjaśnić Państwu skarbnik. Możemy też w tym zakresie przeprowadzić szkolenie i Państwu wskazać, jakie są zasady konstruowania budżetu. No bo to w moim przekonaniu to pytanie wynika z takiego nieporozumienia i nie do końca wyjaśnienia, o co chodzi, tak? Możecie Państwo nie wiedzieć. Proszę Pana Burmistrza o odpowiedź. Szanowni Radni, ja dzisiaj czytałem tą informację, że zostało zakończone postępowanie na zadanie pod nazwą wymiana pokrycia dachowego na willi zabytkowej Krzywoń. Myśmy zakończyli, rozstrzygnęliśmy, ale wykonawca przystąpi do prac dopiero w kwietniu przyszłego roku. I te pieniądze będą właśnie, są tam przedstawione w UPF. Tak. Czy ja mogę... Pani Ewa, ja mogę jeszcze coś powiedzieć? Proszę, bardzo. Mi się wydaje, że to wynikło wszystko z tego, że ten 1 000 000 złotych, który przekazaliśmy na szpital, no to zostało tu powiedziane wyraźnie, na komisji też, że zostało wzięte z konkretnych zadań. To właśnie jedno zadanie było na 300 tysięcy panu Łukaszowi zabrane, 50 tysięcy było zabrane stamtąd, 300 tysięcy stamtąd, resztę to były jakieś oszczędności, wieczyste użytkowania, nie pamiętam, co się na tą kwotę składało. Ale chcę zadać pytanie, czy to zadanie na 300 tysięcy tego pana Łukasza nie może być tylko w WPF-ie na przykład na... Aha, czyli rozumiem, dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych? Nie widzę, dziękuję. Panie Burmistrzu, bardzo bym prosił o przygotowanie takiej informacji Panu Markowi, jak najszybciej się tylko da, czyli jutro, żebyśmy wiedzieli, bo... W takim razie bardzo proszę o rozwianie tych wątpliwości dla pana Marka, żebyśmy wiedzieli, czy przetarg jest rozstrzygnięty, jaka jest firma, czy firma została wyłoniona, czy jaki okres jest związania do podpisania umowy i czy jest umowa podpisana, czy dopiero ona będzie i w jakim terminie. I myślę, że panie Marku dostanie odpowiedź jutro z samego rana, jak już będzie Wydział Inwestycji w pracy, to myślę, że to nie ma problemu, żeby takiej informacji uzyskać. Myślę, że będziemy mieć teraz możliwość pana Jurca, żeby się zajął tą sprawą. To chyba będzie pierwsze jego zadanie. Myślę, że nie pierwsze, ale jak najbardziej. To już tutaj należy, że tak powiem, do dyspozycji pana burmistrza. Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o przyciśnięcie przycisku, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta 11 głosami za, 2 głosy przeciw i 2 wstrzymane. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 4 porządku obrad. Otwieram punkt 5. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Szanowni Państwo, wpłynęło do nas, do Biura Rady, kilka pism jako do wiadomości. W zasadzie to były pisma skierowane do burmistrza, ale są one też do wiadomości przewodniczącego Rady i tutaj Rady. W związku z tym chciałem je naświetlić, jakiej treści są te pisma. Pierwsze pismo dotyczy przejęcia ulicy Krętej Bocznej. W tym piśmie właściciele drogi dojazdowej przy ulicy Krętej, są wymienione numery działek, zwracają się z kolejną prośbą o przejęcie drogi przez Urząd Miejski w Rabce Zdroju. W tym piśmie są wymienione w punktach działania, jakie podjęli od roku, tak jak tutaj jest wymienione, od 2015 przez 2016 z prośbą o przejęcie drogi.
i ponawiają po prostu chęć przekazania. Podsumowując, wszyscy współwłaściciele deklarują zgodnie chęć przekazania tej drogi na rzecz miasta Rabki-Zdroju, że droga ma uregulowany stan prawny, współwłaścicielem jest miasto Rabki-Zdrój. W drodze są wybudowane ze środków prywatnych instalacje wodne i kanalizacyjne. Oczywiście tutaj to pismo jest skierowane do burmistrza. Myślę, że właściciele będą mieć odpowiedź na to pismo, a na pewno będziemy, jeżeli pan burmistrz zdecyduje, że idziemy w kierunku przejęcia tej drogi, to będziemy wtedy dyskutować też na Radzie, bo to wiadomo, to już wchodzimy w środki finansowe, w budżet, czy idziemy w tym kierunku, czy też nie. Więc takie pismo jedno wpłynęło do nas. Czy mogę zadać pytanie? Bardzo proszę. Bo właśnie w tym punkcie chciałam, bo tu jest przejęcie drogi krętej. Dzisiaj rozmawiałam z panią mecenas i kiedyś na którejś sesji albo komisji zadałam takie pytanie, czy fundusz sołecki może być przeznaczony na regulację dróg? I wtedy dowiedziałam się, że nie. Dziś się dowiedziałam, że tak. Jesteśmy już po zebraniu wiejskim, pieniądze daliśmy na coś innego, a to była dla nas bardzo ważna sprawa. Chcę uzyskać dziś właśnie odpowiedź na to, czy w myśl przepisów nowych możemy fundusz sołecki wydać na regulację dróg. Dziękuję. Bardzo proszę panią prawnik o zabranie głosu. Szanowni państwo, zebranie wiejskie decyduje o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego i mogą to być zadania ważne dla społeczności lokalnej. Pytanie, jakie państwo w danych w swoich terenach macie priorytety? Jeżeli środki Funduszu Sołeckiego mogą być przeznaczone na współfinansowanie oświetlenia, wykonanie cząstkowych remontów, to w sytuacji, kiedy powstały nowe uregulowania prawne mające na celu uregulowanie dróg wewnętrznych prowadzących, czy regulowanie dróg wewnętrznych, w moim przekonaniu nie ma przeszkód, żeby środki funduszu przeznaczać na przykład na zlecenie prac geodezyjnych, które są konieczne dla regulowania tego typu tego typu kwestii. Dziękuję bardzo. Czyli mamy jasność sytuacji. Panie burmistrzu, bardzo proszę. Szanowni radni, ja chciałbym się do tego pisma jeszcze odnieść. Dwa lata temu przy tej ulicy właśnie Krętej porozumieliśmy się z mieszkańcem, który nam przekazał na rzecz gminy swój udział w tej części, w tej drodze i zadeklarowaliśmy również jako gmina, że jeżeli pozostali mieszkańcy będą chcieli przekazać, co deklarują, to my na dzień dzisiejszy będziemy musieli przygotować całą dokumentację, umówić akt notarialny i tak jak w tej poprzedniej części po prostu przepisać to wówczas na miasto, wykonać, tak jak tu pani mecenas powiedziała, dokumentację geodezyjną, no i w tym momencie ta część, czy ta droga stałaby się własnością gminy. Dziękuję bardzo. Kolejne pismo właściciela też z ulicy Krętej. Te trzy pisma, które przeczytam, to z tego rejonu pochodzą. I tutaj jest też pismo do pana burmistrza do wiadomości tutaj przewodniczącego Rady Miasta i Rady. Chodzi o temat zaburzenia stosunków wodnych na działce o numerze w tamtym rejonie. Tutaj jest cały proces opisany, jakie instancje tym tematem się zajmowały, jakie były rozstrzygnięcia, w jakich latach, kiedy odbyły się rozprawy terenowe Sądu Okręgowego i nadzoru budowlanego. I tutaj w treści pisma też wynika, że nie zostały podjęte ostateczne decyzje co do właścicieli właśnie biorących udział w naruszeniu tych stosunków wodnych. Pewne deklaracje i tutaj też będę prosił pana burmistrza, że jak już będzie ta odpowiedź do pana z ulicy Krętej, no to żeby też do wiadomości, żebyśmy tutaj dostali. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Szanowni radni, sytuacja sporna czy konfliktowa na tej ulicy wynikała z tego między innymi, że była odprowadzona woda z ulicy na banie, natomiast nie było gdzie tej wody wpiąć.
2016 gmina wykonała drogę, wyasfaltowała tą drogę, natomiast nie wykonano tam w ogóle burzówki. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, w ubiegłym roku wykonaliśmy tam i to duży kolektor burzowy o średnicy 60 cm, więc jest tą wodę gdzie wpuścić. Natomiast wynika z tego, że tam jest kilka takich sytuacji, że tak powiem, które mają zaszłość gdzieś tam. I zaproponowałem i chcemy zaproponować tym mieszkańcom, jak ja przynajmniej z nimi rozmawiałem, żebyśmy zrobili jeszcze raz spotkanie i spróbowali wypracować jakieś wspólne stanowisko, o ile to w ogóle jest możliwe. Bo to, co myśmy mieli przygotować jako gmina, czyli wykonanie tego kolektora i pokazać, gdzie można się wpiąć, myśmy to zrobili. I druga sprawa, tam było również oczekiwanie, że wystąpimy do Wód Polskich o to, by pokazać, czy ci mieszkańcy, którzy tam wykonali wcześniej, czy zarurowali odprowadzenie tych wód, mają na to odpowiednie pozwolenia, czy mają zgodę, czy są projekty na to, bo powyżej 160, jeżeli chodzi o rurę, to trzeba mieć pozwolenia. To mogą sprawdzić Wody Polskie. Co oni z tym zrobią, jaką odpowiedź nam dadzą, czy oni podejmą działania, tego ja dzisiaj po prostu nie wiem. Natomiast faktem jest, że ilość tej wody, która płynie stamtąd, no powoduje sytuację konfliktową na sąsiedztwie. Jeżeli jest możliwość, to spróbujemy to rozwiązać, ale na pewno nie zrobimy to za mieszkańców i nie zrobi tego gmina, jeżeli nie będzie dobrej woli po stronie tamtych mieszkańców. Ale tak jak tu pan przewodniczący prosił, jeżeli będziemy mieli informacje, czy to ze strony Wód Polskich lub ewentualnie będziemy po tym spotkaniu z mieszkańcami, jeżeli uda się coś wypracować, to jak najbardziej taką informację Państwu radnym prześlę. Dziękuję Panie Burmistrzu. Kolejne pismo dotyczy uzupełnienia braków w nawierzchni ulicy Krętej. I tutaj może pokrótce przeczytam. W związku z przebudową ulicy Krętej Bocznej przez Urząd Miejski w Rabce Zdroju w listopadzie 23 poprzez budowę fragmentu kanalizacji deszczowej, podłączenie do kanalizacji w głównym biegu ulicy Krętej, powstały duże ubytki nawierzchni utrudniające przejazd. Na tym odcinku jest droga kamienista. Po przebudowie powstały na niej liczne dziury, nierówności terenu związane z obecnością studzienek kanału, co nakłada się przepływ potoku w związku z niewykonaną decyzją burmistrza. Prosimy o naprawę zniszczonej nawierzchni poprzez utwardzenie drogi tłuczniem o objętości dwóch skrzyń ładunkowych samochodu ciężarowego. No to oczywiście pismo jest skierowane do burmistrza, to należy do zadań oczywiście burmistrza, no ale skoro zostało też skierowane do biura rady, no to mam obowiązek go przedstawić. Myślę, że o podjętych działaniach zostaniemy poinformowani. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Akurat nie wiem, czy to dotyczy tej sprawy konkretnie, bo tam była sytuacja taka, że firma, która wykonywała tą inwestycję, w jednym miejscu, no można powiedzieć, nie wywiązała się ze swoich zadań. Myśmy ją wezwali do tego, żeby ona w ramach tego gwarancji i umowy, którą miała z nami podpisane, żeby to pouzupełniała. Ale ja sobie sprawdzę, czy to dotyczy konkretnie tej sytuacji, czy jest to coś nowego, bo nie wiem. Dziękuję panie burmistrzu. I kolejne, ostatnie pismo, w zasadzie to był mail. Tu był mail w sprawie prośby o rozpatrzenie i wydanie pozwolenia na przejście redyku ulicami Rabki na sesji rady w dniu dzisiejszym. Zezwolenie od Urzędu Miasta Rabki na przejście ulicami ulica Poniatowskiego i Orkana oraz być może Gorczańskiej. Wsparcie zakładów komunalnych przy sprzątaniu ulic po przejściu redyku, jak w piśmie z czerwca w załączniku. No i tutaj jest przedstawiony slajd, plakat tego jesiennego redyku. Mamy tutaj pana, który złożył tego maila i pismo. Chciałem tylko po prostu, no wpłynęło tutaj do rady, no oczywiście też do Urzędu Miasta, no ale chciałem podkreślić, że takie zadanie, czyli wydawanie zgody, czy też sprzątanie po ewentualnie przejściu takiego redyku, no to należy już do zadań burmistrza miasta. Przeczytałem i jak gdyby naświetliłem tą sytuację w związku z tym, że ten mail wpłynął też do mnie i do biura rady. Bardzo proszę pana burmistrza o odpowiedź.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. My na to pismo udzieliliśmy odpowiedzi negatywnej. To wynikało z kilku przesłanek. Jedną z nich zapytałem między innymi komendanta naszej straży, jak on sobie to wyobraża, i dostałem od niego pismo negatywne na piśmie. Tłumaczył to między innymi, nad czym ja się również zastanawiałem, że my na dzień dzisiejszy mamy ogromny paraliż komunikacyjny w mieście. Druga rzecz to było to, kto ewentualnie zapłaci za sprzątanie tych ulic, którymi ewentualnie ten Redyk by przeszedł. No i ja tej informacji, że tak powiem, nie mam i na podstawie tych informacji daliśmy odpowiedź negatywną. Czy pan chciałby zabrać głos w tym temacie? Jak najbardziej. Bardzo proszę. Pierwsze pismo, jak najbardziej, tak jak pan przewodniczący przeczytał, było adresowane 4 i 6 maja. Od tamtego czasu byliśmy otwarci jak piśmie na wszelkie dostosowywania prac. Dopiero wczoraj otrzymaliśmy, czy przedwczoraj odpowiedź, więc zaproponowaliśmy od razu przejście tylko i wyłącznie 180 metrów ulicą Sądecką, co jest w piśmie, to niestety dzisiaj czy wczoraj już w odpowiedzi. Na pewno jest wiele różnych alternatywnych możliwości do działania. Wyceniony koszt sprzątania całego ogromnego przejścia od Poniatowskiego, etc., co już odrzuciliśmy zresztą, pozostając na 180 metrach. To jest koszt 7,5 tysiąca złotych. Osobiście zapłaciłem już taką kwotę za kilka imprez w Radce, jak na przykład Festiwal Cyrkowy czy Radkę Festiwal, jako jego organizator i sponsor Radce. Podsumowanie naszych działań mają państwo w 6 egzemplarzach, które rozdałem wcześniej, a także propozycje różnych innych działań jako partnerzy, które chciałbym przedstawić przed Radą Miasta w imieniu Stowarzyszenia Mówi Miasto Pomysły. Jeżeli nie znajdziemy rozwiązania, jak zorganizować redyk jesienny, to go odwołamy. Aczkolwiek dziękuję panie burmistrzu za docenienie redyku wiosennego na Maciejowej i pozwolenie, czy tam promocję, że to jest dobry pomysł. Oczywiście, że tak, ale jestem przekonany, że podobnie jak w Szarnicy, w Radce też to się może odbyć i to za naprawdę nie 7 tysięcy złotych, tylko może więcej. Tak, efektywność takiej formy promocji, wydarzeń, atrakcji, to na pewno jest wasza tej decyzji. Z chęcią bym poszedł w szczegóły, szanując, że to jest państwa czasy, także to jest decyzja pana burmistrza i urzędnika. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, bardzo proszę. To znaczy, żebyśmy się jasno zrozumieli, to nie, że... ...listę 100% potwierdzenia mieszkańców ulicy Garncarskiej i Jurówka, którzy się zgadzają na przejście tego redyku. Tu są ich podpisy, a tu jest dla każdego z państwa pismo w tej sprawie, bo rozdałem tylko kilka egzemplarzy. Dla pana burmistrza. Znaczy, chciałbym powiedzieć, że żebyśmy się jasno zrozumieli, to nie jest to, że gmina jest przeciwna, żeby była jasność, bo w tym piśmie, które ja otrzymałem, to jest informacja w zasadzie przejścia praktycznie przez całą Rabkę. Natomiast przy tym, co my mamy dzisiaj, jaki mamy paraliż komunikacyjny, to zablokowałoby nam to miasteczko całkowicie. Natomiast jeżeli jest jakakolwiek inna propozycja, możemy się zastanawiać. To ja nie mówię, że nie. Natomiast odniosłem się do tego, to co ja otrzymałem. Dziękuję bardzo. Myślę, że to już zostało wszystko powiedziane i pan burmistrz, jeżeli taką znajdzie alternatywę, no to myślę, że tutaj z państwem się skontaktuje. Dziękuję bardzo. To są wszystkie pisma skierowane. Zamykam punkt 5 porządku obrad. Otwieram punkt 6, interpelacje i zapytania radnych. Szanowni państwo, bardzo proszę, żeby w tym punkcie przedstawiać tylko interpelacje i zapytania radnych, które są na piśmie. Tak jak na Komisji Budżetowej prosiłem państwa, że wszystkie wnioski, wolne wnioski, proszę o składanie na komisjach, ewentualnie do naczelników wydziałów. Jeśli oczywiście
Państwo radni będziecie chcieli, żeby wolne wnioski były w porządku obrad, no to wtedy musimy zmienić statut i ten punkt dopisać. Dzisiaj podjęliśmy uchwałę w zmianie statutu, więc jeżeli podejmiemy decyzję, żeby wolne wnioski na sesji jednak składać, to wtedy musimy zmienić statut i dopisać ten punkt w porządku obrad. Dlatego tak bardzo proszę, żeby ten punkt traktować jako interpelację i zapytania radnych, tak jak on jest zapisany. Bardzo proszę, kto ma interpelacje i zapytania? Panie Marku, bardzo proszę. Pozwoliłem sobie tutaj wydrukować wstępny taki protokół z ostatniego spotkania z koleją, z przedstawicielami kolei i tutaj przeczytałem sobie te odpowiedzi, no, z których po prostu nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Mianowicie wielokrotnie tutaj interweniowałem, prosiłem pana burmistrza o zmianę tutaj organizacji ruchu, czyli zlikwidowanie tego stopu na skrzyżowaniu Jana Pawła koło Straży Pożarnej. No, tam były odpowiedzi, tak dalej, odsyłanie, a okazało się tutaj odpowiedź z PKP. Projekt tymczasowej organizacji ruchu został uzgodniony z zarządcą drogi, to jest burmistrzem Rabki Zdroju oraz powiatowym zarządem dróg w Nowym Targu. Ewentualne uwagi mogą zostać przeanalizowane na wniosek burmistrza. W związku z powyższym chciałbym zadać pytanie, czy od tak dłuższego czasu, gdzie interweniowałem, żeby udrożnić ruch na Rabce, pan burmistrz jako tutaj zarządca drogi zgłosił te uwagi do kolei. Bo do tej pory znaki stoją. Jak widać, większość kierowców się do tego nie stosuje. Znak jest znakiem. Część kierowców jeździ nieprzepisowo, część jeździ przepisowo. Wielokrotnie zgłaszałem ten problem. No i tutaj wszystko wychodzi po prostu jak wychodzi, panie burmistrzu. No, nie lubię być spychany i jak to się mówi, pisma odsyłane są z jednego do drugiego. No tak nie możemy robić, bo to jest dla dobra wszystkich mieszkańców, żeby nam się lepiej żyło. Bo tak jak tu pan burmistrz wspomniał dzisiaj, paraliż jest na całej Rabce tutaj drogowy. Można byłoby to usprawnić i ten ruch udrożnić przede wszystkim. Bo naprawdę... Kolejna tutaj sprawa, tutaj odnośnie, sygnalizowałem o tym przejściu technicznym dla pieszych, jak i również, proszę Państwa, dla zwierząt. Nie był uwzględniony w tym projekcie i tutaj jest tak, brak odpowiedź od kolei. Brak jest możliwości uwzględnienia dodatkowych rozwiązań, to jest technicznego przejścia, z uwagi na konieczność dokonania uzgodnień, a w szczególności zmiany decyzji o warunkowych środowiskowych, o uwarunkowaniach środowiskowych. Na etapie procedowania decyzji środowiskowej organ nie wymagał budowy przejścia technicznego dla zwierząt w rejonie ulicy Kasprowicza. Projekt w zakresie zamierzenia jak wyżej był uzgodniony w tutejszym urzędzie. No właśnie, panie burmistrzu, znowu kolejna sprawa była uzgodniona w tutejszym urzędzie. Ja rozumiem, że projektant nie znał realiów życiowych tutaj mieszkańców. Nie uwzględnił tego, że tak jak wspominałem, jest gospodarstwo tak samo. Jeden z panów tam hoduje bydło, prawda? No i pytanie, jak on teraz będzie przechodził na drugą stronę tutaj bani. Tu widzimy, pan chciał zorganizować rydyk na odcinku 180 metrów w Rabce. No a ten pan będzie musiał chyba przechodzić przez całą Kasprowicza, Tetmajera. No to coś tu, panie burmistrzu, jest nie tak. Dlaczego to nie było uwzględnione? Nie wiem. Jak do tego się odnieść? Tym bardziej, że wielokrotnie to było poruszane. Uchwała była tak samo głosowana za tamtej kadencji, gdzie też wspominałem tutaj po ciężkich bojach i tak dalej. Udało się tą uchwałę zrealizować i poszło, ale jak widać bez skutku. Było tam też o przejściu, można było jeszcze walczyć.
Tym bardziej, że to jest nasz teren, jak to się mówi, i w niektórych miejscowościach z PKP, czyli inwestorem, mieszkańcy wywalczyli. Tutaj nic nie wywalczyliśmy. Po prostu nic. Z tego, co widać, jest proste, nawet znaki nie są po prostu zmieniane. Mamy utrudnienia, jest ruch spowalniany. Tłumaczenie, że pojazdy z budowy, no proszę Państwa, nie chcę tego komentować więcej, ale jeżeli ktoś mówi, bo musi być stop, bo pojazdy z budowy wyjeżdżają, to ja to tłumaczę. Pojazdy ciężarowe jeżdżą tak samo po drogach. Ile tych pojazdów z budowy wyjeżdża? To ja panu powiem, panie burmistrzu, w dniu dzisiejszym ciężarówka za ciężarówką, obładowana do oporu ziemią, jechała po ulicy Kasprowicza, nie drogą techniczną, tylko po ulicy Kasprowicza. Od samego, panie burmistrzu, rana. Tak nas traktują, nikt tego nie kontroluje. Więc uważam, że harce do bólu są u nas. I nikt nad tym nie może zapanować. Apeluję cały czas. Więcej kontroli, zmiana tego. Tym bardziej, że mam ściśle tutaj odpowiedzi, że to jest za zgodą tu uzgodnione urzędu. Więc o co chodzi? Byliśmy tu w tym momencie wszyscy radni wprowadzeni w błąd. No nie możemy sobie na to pozwolić, przynajmniej ja tak samo. Tracimy czas na takie spotkania z przedstawicielami kolei, a okazuje się, że to jest już uzgodnione i nic z tego nie wynika. Po prostu nic. Mamy coraz gorzej. Ja się pytam, jak będą tam przechodziły i zwierzęta, i tak dalej. Już nie mówię o ludziach, prawda? Także tutaj jest to na względzie. Z tymi właśnie znakami stopu i tak dalej. No, panie burmistrzu, nie wiem, jacy tam są fachowcy i tak dalej, ale naprawdę wystarczy zrobić ustąp pierwszeństwa. Pojazd z budowy włącza się do ruchu. To też nikomu nie muszę tłumaczyć i tak dalej. Kierowca jak ma ustąp, też obserwuje tą drogę. Ale jakby nie było znaku stop, ruch jest udrożniony. Nie będzie korków na ulicy Poniatowskiego. Gdzie to się w godzinach porannych, jak się zawozi dzieci do szkoły i tak dalej, niestety się to korkuje. To, co tu przeczytałem, no to w tym momencie mnie po prostu ręce opadły. Wszystko było uzgodnione. Dziękuję panie Marku za to. Kolejna, tak? Jeszcze kolejna, jeszcze? Tu kolejna jeszcze uwaga, bo tu zwracałem uwagę właśnie też na ten pochylony mur oporowy i tak dalej. Zgodnie z projektem mur oporowy został zaprojektowany z koszy gabionowych w celu umożliwienia filtracji wody. Złudzenie nachylenia muru oporowego wynika z przejętego rozwiązania konstrukcyjnego, ble, 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 ble. Nie wiem, dla mnie złudzenie to jest jak Fata Morgana i tak dalej. Jak się jeździ, ten mur coraz bardziej się po prostu na tej bocznej Kasprowicza przechyla. Nie wiem, było tam ostatnio spotkanie, nie uczestniczyłem w nim, bo widziałem, że sami kolejarze byli i byli w tej części tego muru oporowego. Także też apeluję do pana burmistrza, żeby pan wysłał fachowców z urzędu, żeby to też sprawdzili, ponieważ obawiam się, żeby to też nie groziło lekkim osuwiskiem, a teraz zbywa kolej na czasie, twierdząc, że to jest złudzenie optyczne. No, proszę państwa, może ja mogę mieć tylko złudzenie optyczne, ale mieszkańcy też to widzą, więc okej. Kolejna sprawa. Tam sygnalizowałem właśnie o oświetleniu Kasprowicza. Chciałbym zobaczyć projekt, że jest uwzględnione to oświetlenie na ulicy, przepraszam, Tettmajera, po zrealizowanej inwestycji, żeby nie było tak, że padły słowa, a nie jest to uwzględnione, bo na spotkaniu było powiedziane, że ten projekt, że w projekcie będzie uwzględnione. Bardzo bym chciał, żeby pan burmistrz następnym razem przygotował taką dokumentację lub wydział tutaj, czy faktycznie jest uwzględniony ten projekt, czy nie, bo różne do mnie też dochodzą słuchy, że nie ma. I apeluję tak samo o tymczasowe oświetlenie na ulicy Kasprowicza, ponieważ niestety już po zmroku jest tam niebezpiecznie się poruszać, jest ciemno.
Droga do tej pory jest niepoprawiona. Apelowałem od ostatniego czasu, od ostatniego zresztą spotkania tutaj z przedstawicielami. Jest jeszcze gorzej niż było, proszę Państwa. Jest syf, delikatnie mówiąc. I naprawdę skończy się tam tragedią. Dziękuję. Poprawili, panie przewodniczący, jeszcze pozwolę. Przyjechali po półtora tygodnia, sypnęli czymś w jednym miejscu, nawet nie wiem czym, co to w ogóle jest, i to, tym się zakończyło. Przedstawiciele, panie burmistrzu, byli z urzędu. Tutaj pani Ula sama widziała, sama też tam zainterweniowała tak samo, żeby poprawili właśnie nawet nie w tym miejscu, co mówiłem, tylko jeszcze tam wynaleźli inne. Za to też dziękuję tutaj wydziałowi. Ale niestety ja interweniowałem, wydział tutaj pracowników zainterweniował, ale bez skutku. My tak nie chcemy żyć, my chcemy normalnie poruszać się. Piesi do tej pory też niestety, no nie może tak być, panie burmistrzu. Walnąć pięścią w stół i albo niech się wezmą do roboty, albo zróbmy coś po prostu poza procedurami, czyli zablokujmy tą inwestycję. Tak jak to w innych miejscowościach było. Bo tak nie może być. Po prostu dobrze. Nie może być. Dziękuję panie Marku za te uwagi. Rzeczywiście one jest... tutaj też wybrzmiały na tym spotkaniu z PKP. Całe bardzo proszę, żeby pan radny w formie interpelacji to, co wszystko tutaj powiedział, żeby to było złożone do mnie, żeby pan burmistrz mógł się do tego odnieść i żeby tutaj pracownicy też wiedzieli, co tutaj mają dla pana radnego przygotować. Jeszcze panie przewodniczący, tak? bo to jest tak. Ja już dość tych interpelacji napisałem. I to jest znowu odsyłanie od do. Odpowiedź, czas leci i tak dalej. Tam się liczy godzina. Ja zapraszam wszystkich, którzy tam nie mieszkają. Jak z ciekawości chcą, to niech sobie przejdą. Także naprawdę nie mam zamiaru już pisać, tylko apeluję ustnie. Panie burmistrzu, do pana. Żeby pan się tym zajął, bo naprawdę to już nie ma, po co ja mam pisać interpelacje, skoro te interpelacje są olewane w cudzysłowie. W ogóle nie przynosi nic skutku, jeżeli radny występuje tutaj w imieniu mieszkańców. Już nie wspominam o wcześniejszych interpelacjach, bulwary, oznakowanie i tak dalej. Skończyłem. Dziękuję. Odniesie bardzo. Odniesie się pan burmistrz do tego, proszę bardzo. Proszę o kolejną interpelację. No to tak nie może być. Pani Ewa, proszę bardzo. Panie burmistrzu, bardzo proszę o zamontowanie lamp oświetleniowych na ulicy Zakopiańskiej Bocznej koło Transmarino w kierunku pensjonatu Anna na wysokości posesji. I tutaj podaję, które. Jest po prostu dość, że droga jest w stanie katastrofalnym. To jeszcze nie jest oświetlone. I bardzo proszę, to jest dzisiejsza rozmowa z jedną z mieszkanek, która posiada, ma pensjonat i goście idą po prostu po ciemku. I jest to na tyle pilne, jak ja to mówię, na wczoraj. To jest jedna interpelacja. I teraz następna. Proszę o zamontowanie progów zwalniających na osiedlu Sierantówka. Takich, żeby była możliwość ich zdemontowania na okres zimowy. Mieszkańcy zgłaszają, że kierowcy poruszają się z nadmierną prędkością, zagrażając poruszającym się pieszym. Następna interpelacja też dotyczy Sierantówki. Ponownie zwracam się z prośbą, panie burmistrzu, o zamontowanie kratki odpływowej na górze przy działach, dlatego że spływająca woda, kamienie i błoto uszkadza nowo wybudowaną drogę. I wie pan dobrze, że byłam u pana osobiście w zeszłym roku. Zgłaszałam to do wydziału i efekt zerowy. Następną interpelację mam właśnie o PKP. Panie burmistrzu, proszę o wystosowanie pisma do PKP PLK o informację, jaki materiał będzie położony pod torowisko, czy będzie to mata wyciszająca, wygłuszająca, czy będzie przytępienie szyn, bo w tej chwili na wysokości ulicy Zakopiańskiej jest zrobiona podbudowa po położenia torowiska. Po informacji w firmie wykonawczej zostałam poinformowana, że będą maty na całej długości inwestycji, bo tak jest w projekcie,
tam, gdzie są zabudowania mieszkalne, czyli budynki. Na odcinku, gdzie nie ma budynków, będzie normalnie, ale na po prostu tam, gdzie są budynki, będzie mata wyciszająca. I bardzo bym prosiła, żeby to było, żeby to wybrzmiało w Pana piśmie i oczekuję odpowiedzi. I teraz tak. I proszę o pełną informację w temacie wykonania kanalizacji na ulicy Zakopiańskiej Bocznej do ulicy Zarabą przy inwestycji kolejowo-drogowej. To, co z Panem rozmawiałam na komisji, chciałabym mieć to po prostu udokumentowane pisemnie, żebym mogła mieszkańcom wytłumaczyć, że możemy mieć kanalizację, ale nie będziemy się mogli do niej podłączyć. I jeszcze, panie burmistrzu, był tutaj mieszkaniec ulicy Do Pociesznej Wody, który zwracał uwagę na różne aspekty zagrożenia życia i zdrowia, gdzie samochody się poruszają nadmierną prędkością, jest dowóz wody przez wykonawcę na budowę inwestycji drogowo-kolejowej. I składam do Pana interpelację o pilne zamontowanie progu zwalniającego. Przeczytam Panu, jako otrzymałam odpowiedź. Burmistrz Rabki Zdrojowy odpowiedzi na Pani pismo z dnia 28 sierpnia informuje, że iż wykonanie zadania wskazanego w piśmie wymaga wcześniejszego zabezpieczenia środków w budżecie gminy oraz opracowania dokumentacji i uzgodnienia stałej organizacji ruchu zatwierdzonej m.in. przez policję. W związku z powyższym projektem przeanalizuje możliwość i zasadność realizacji powyższego zadania. Panie burmistrzu, my nie mamy czasu, bo jeżeli dojdzie do wypadku śmiertelnego na jakimkolwiek odcinku tej drogi, to dobrze pan wie, że będzie odpowiedzialny Urząd Miasta. Bo ja interweniowałam o ten próg zwalniający do Pociesznej Wody w 2019 roku, 26 marca i później w tym samym roku było 1 października. Wie pan co, ja już nie będę pisała, tak jak pan Marek tu mówi, bo po prostu to jest kopiuj i wklej, ale chyba nie po to tu jesteśmy radnymi, żebyśmy tylko mieli kopiuj i wklej, tylko chcemy działania, jakiejkolwiek działania, a nie tylko po prostu no zbywania. I jeszcze mam jedną interpelację, którą dostałam, interpelację, którą złożyłam odnośnie działalności Wydziału OPS-u. Zwróciłam się z prośbą, na jakiej zasadzie, żeby była podana mi podstawa prawna, dlaczego mieszkańcy są obsługiwani na korytarzu. Odpowiedź pani kierowniczki OPS-u jest bardzo taka, wie pan, mnie to nie zadowala. Ja panu przeczytam. Niemniej zdarza się, że klienci ośrodka przyjmowani są przy utworzonych w okresie stanu epidemii COVID stanowiskach przyjęć interesantów. Nie zdarza się, bo to jest codziennie. To jest codziennie. Nie można, wie pan, papier wszystko przyjmie, ale ja tego nie przyjmuję, wyjaśnienia. Bo ktokolwiek tam podejdzie, jest obsługiwany na korytarzu i tam są różne sprawy takie i drażliwe, i po prostu no, mi się wydaje, że poufne i po prostu no, mi się wydaje, że tak nie powinno to działać, ten wydział. I dobrze pan wie, bo panu już to kilka razy mówiłam, że trzeba coś z tym zrobić. Nie może tak dalej trwać właśnie jak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani Ewo. Proszę bardzo. Pan Robert Skipiała, bardzo proszę. Proszę państwa, no nie będę się powtarzał, bo tu już padły odnośnie interpretacji uwagi i tak dalej. Również ja, otrzymując tą odpowiedź na tę interpretację, satysfakcja żadna. No niestety, musi urząd podjąć jakieś działanie, żeby te odpowiedzi na nasze zapytania, wątpliwości i tak dalej były bardziej sprecyzowane, rzetelne, bo ogólnie tak to później nie można się wytłumaczyć nawet przed mieszkańcami, bo to jest tak ogólnie rzucone hasło i przychodzi do mnie, chce bardziej szczegółowo się zorientować mieszkaniec, no ja też nie mam tej wiedzy i tak dalej. Niestety pracownicy urzędu, no nie, ja nie będę pouczał ani tak dalej, ale myślę, że powinni bardziej nam to szczegółowo i bardziej to rzetelnie wykonać, no, tą na odpowiedź. Dziękuję panie Robercie. Bardzo proszę, pan Adam. Ja mam takie zapytania trzy odnośnie mieszkańców Rdzawki. Zniszczone są wiaty przystankowe w Rdzawce, to jest Polakówka, wali się dach na przystanku
i we młynie na przystanku powybijane wszystkie szyby. Drugie pytanie. Przystanek na Nowej Zakopiance Sołtysia Dolina. Czy on jest otwarty i zatrzymują się tam autobusy? I trzecie pytanie. Wywóz eternitu przez MPGK zgłaszane było przez mieszkańca wiele razy i prośba o moją interwencję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Łukasz, pan radny Łukasz Kowalczyk. Panie burmistrzu, kilka rzeczy. Pierwsza rzecz. Most na Rabie przed oczyszczalnią mieszkańcy zgłaszają, żeby przyciąć tam krzaki, które go zarastają, trawa. No nieładnie to wygląda. Druga rzecz, znowu boisko w Zarytym. Pytanie, tutaj napisano mi ostatnio, że planowany termin zakończenia prac projektowych jest na wrzesień bieżącego roku. To chciałem się dowiedzieć, czy zakończone zostały te prace i kiedy będzie przeprowadzone postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Trzecia rzecz odnośnie przejść do kanalizacji. Prace są dosyć zaawansowane i z tego co wiem, to jedyną możliwą technologią to jest przewiert. Będzie to droższe kilkukrotnie niż jakby to zostało zrobione powiedzmy od podstaw. I pytania mam takie. Na jakim to jest etapie? Czy to już zostało zrobione, jest zrobione, czy dopiero będzie? Te przewierty oczywiście pod tą kanalizację. I kto poniesie koszty tych przejść? Czy gmina, czy PKP PLK? Czwarta, następna rzecz. Czy pan burmistrz mógłby GDKiA zapytać, zainterweniować odnośnie zjazdu z DK28 na tą drogę w stronę oczyszczalni, bo tam wjazd jest taki dosyć wąski, a tam teraz już się poruszają ciężarówki, bo jadą do Pszoku między innymi, a będą się jeszcze autobusy poruszać, na przykład do pensjonatów typu Promienna, czy tam do kościoła. Kolejna rzecz odnośnie też DK28. Ja wiem, że zarządcą drogi jest Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ale panie burmistrzu, tam to przebiega przez naszą gminę. Tutaj chodzi o cały odcinek od granicy z Rabowniczną do ronda Łopaty. Samochody tam przekraczają prędkości, to nie o 10-20, tylko tam z grubo, no, można powiedzieć dwukrotnie nawet, tam jest 50 na godzinę, tam jest teren zabudowany. Tutaj koło Biedronki na tym odcinku prostym w stronę ronda, to tam po prostu, tam są rajdy. To jest wyprzedzanie, tam nie patrzą, czy ktoś jedzie sprzeciwka, czy nie. Jest sklep, sklep jest dosyć ruchliwy, tam auta wjeżdżają, wyjeżdżają. Ostatnio też tam doszło do wypadku, no może akurat nie przez prędkość, ale doszło. No i no, nie można dopuścić do takich rzeczy. Koło Chmójki, samochody, które jadą w stronę Mszany, notorycznie nie już, że przekraczają prędkość, to ścinają zakręt. Sam się spotkałem z tym, że jechałem w stronę, można powiedzieć, ronda i samochód jechał na mnie. Drugim pasem, bo nie wiem, nie mieszczą się w zakręcie. No, bardzo bym prosił o interwencję w tej sprawie. I ostatnia rzecz. W maju składałem taką interpelację o wyznaczenie i tam powiedzmy budowę przejść dla pieszych w okolicach przystanków w Zarytym. To jest na 70-72 kilometrze. Dostałem taką odpowiedź, że wysłane zostało pismo do dyrekcji, Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i ta dyrekcja odpisała, że we wrześniu będzie badanie natężenia ruchu. No i w związku z tym zostaną tam podjęte decyzje. I chciałem się dowiedzieć, czy było takie badanie już wykonane w tym miesiącu? I no i ewentualnie jakie są, czy można zobaczyć wyniki i jakie decyzje zostały podjęte przez Główną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Michał. Jeszcze jak mogę wrócić do tej dyskusji, która była odnośnie tych WPF-u i budżetu, co pani mecenas tam się wypowiadała też, to pozwolę sobie szybko sprawdzić projekty uchwał. I faktycznie pani mecenas miała rację, są jak gdyby dwa oddzielne zadania, które były jedno odnośnie pana Łukasza, radnego pana Łukasza. To było w budżecie. Pana Marka było faktycznie w WPF-ie i ono zostało. Tylko jedno, panie burmistrzu, takie pytanie mam, ponieważ te 300 tysięcy było w budżecie wyjęte i zostało 100 tysięcy i dlatego też pan Łukasz tam zadał pytanie odnośnie tego boiska przebudowy i zostało te 100 tysięcy w tym budżecie.
Pierwsze było 400, później tak, wyjęte te 300 i zostało 100 tysięcy. Czy te 100 tysięcy w tym budżecie, co jest, co określa ta kwota? Co jest ujęte w tym? Jest to 100. Nie oczekuję, że pan udzieli mi odpowiedzi teraz, chyba że pan wie, no to jest najbardziej. Jest to już wpisane, tak. Czy to jest ten projekt? To dziękuję. To na to pytanie bardzo proszę. Na to pytanie. Znaczy to, o czym pan Łukasz wcześniej mówił, bo pytał, czy mamy zgodę. Na dzień dzisiejszy nie mamy tego dokumentu, ale jeżeli to, co mówiła pani skarbnik, że jeżeli uzyskalibyśmy tą zgodę, to jesteśmy w stanie w tym roku zrobić nie więcej niż przebudowę tą sieci energetycznej i stąd te pieniądze chcieliśmy zostawić w przybliżeniu, że to byłaby ta kwota. Tak. Dziękuję bardzo za te uwagi. Pan Jan Ciepliński. Ja mam cztery tematy. Trzy zaniosłem do odpowiedniego wydziału po góry, a jedno pytanie mam tylko takie, czy pani burmistrzu starczyło pieniędzy po Gorczańskiej na dociągnięcie do góry w stronę Maciejowego Pszczelarza na ten kawałek. Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne zapytania, bądź pan Piotr, bardzo proszę. Panie burmistrzu, ja mam pytanie od mieszkańców ulicy Gilówka. W imieniu mieszkańców ulicy Gilówka w Rabce Zdroju zwracam się z prośbą o postawienie lustra na skrzyżowaniu ulicy Gilówka i Rynek. Mieszkańcy swoją prośbę argumentują tym, że samochody jadące od szkoły numer 2 jadą z bardzo szybką prędkością. I ponadto ogrodzenie sklepu koło mostu ogranicza widoczność z lewej strony. Postawienie lustra na skrzyżowaniu ułatwi włączenie się do ruchu na ulicy Rynek od mostu w obu kierunkach. I tak jeszcze w ramach przypomnienia, panie burmistrzu, ja składałem też interpelację na temat tej drogi na Gilówkę, Karpicówkę i no nie ukrywam, mieszkańcy cały czas mnie atakują, co w tej sprawie będzie zrobione, czy w ogóle cokolwiek będzie zrobione, bo ta droga się usuwa cały czas. To przypuszczam, że po tej zimie no będzie ten odcinek, o którym żeśmy mówili, no zjedzie do sąsiada w dół z kamieniami, z tym betonem, z wszystkim. I bardzo bym prosił o interwencję w tej sprawie, bo to nie jest sprawa na za rok, za dwa lata, tylko na już. Jeszcze też w ramach przypomnienia chciałem, kiedyś pisałem do interpelację na temat znaku zakazu parkowania na ulicy Bystrej, tutaj koło Żabki. Auta cały czas dostawcze tam parkują, cały czas blokują wyjazd mieszkańcom, no i to jest uciążliwe. No. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa? Pan Marek. Ja mam jeszcze takie zapytanie do pana burmistrza. Jaki był powód i przyczyna, żeby zawęzić drogę tutaj na Jana Pawła, skrzyżowanie koło Straży Pożarnej? Tam teraz nie ma prawoskrętu, nie będzie prawoskrętu. Droga jest jakby przesunięta od strony rzeki w lewą stronę. Ja wiem, że tam jest pas do lewoskrętu na ulicę Tetmajera od strony Tekbudu. Tylko ja chciałbym właśnie znaleźć taki powód i przyczynę, dlaczego zawęziliśmy tą drogę. Tym bardziej, że ona cały ten chodnik był bliżej tej właśnie rzeki, a teraz jest to wszystko przesunięte w lewą stronę. No zależy, od której strony się stoi. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa? Jeszcze pan Adam. Ja jeszcze odnośnie tych motopomp. Czy będzie następny przetarg? Bo dotacja jest do końca roku i jak nie będzie, no to przepadnie. I dlaczego tak to długo trwa? Bo wnioski były złożone w maju, a przetarg dopiero teraz. Dziękuję. Dziękuję. Pani Ewa. Która? Pani Ewa Wójcik, tak patrzę panie się tutaj. Panie burmistrzu, mam takie zapytanie w sprawie wykupu mieszkań komunalnych. Czy pan burmistrz rozważa tak, ponawiam pytanie, bo i pismo złożyłam i ponawiam pytanie ze względu na to, że mieszkańcy się pytają, czy będzie jakaś uchwała, nad którą będziemy pracować i kiedy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I pani Ewa. Jeszcze mam takie pytanie, czy jaka firma obsługuje na przykład założenie koszy? Czy to jest nasza firma, zakłady komunalne? Czyli jak
Nie, skąd my to bierzemy? To jest firma zewnętrzna, która wygrała. Czy pan burmistrz zna firmę? Bo akurat stało się tak, że robili chodnik górne, Dolne Ponice i tam został ściągnięty jeden kosz. No i zgłosiłam to, żeby założyli ten kosz. Założyli go po drugiej stronie i powiem tak, nie wiem, czy ktoś z radnych przypuszcza, jaka jest kwota założenia takiego kosza. Z tym, że był słupek już. Proszę jeszcze jakąś propozycję. Dobrze, dziękuję. 900 zł kosztuje kosz. Nie rozumiem. Jeszcze rozumiałabym jedną sprawę. Jeżeli by to była nasza firma, niech zarabia, bo jest nasza. Ale jeżeli to jest zewnętrzna firma i za kosz 900 zł, no to wie pan co, no widzę tu ogromną niegospodarność. Dwa. Jesteśmy, też żeby nie mieli tu przeciw coś mnie, bo ja zawsze czegoś się czepią, ale jesteśmy w trakcie realizacji zadania z funduszy sołeckich, oczywiście oświetlenie. I jutro mamy akurat wizję, bo musimy zrobić. Na odcinku 400 metrów ktoś zaprojektował 8 lamp. 8 lamp. I 8 lamp jest na odcinku 400 metrów. W ogóle to nie było skonsultowane w ogóle z ludźmi i stało się tak, że muszą być założone słupy i na przykład są trzy działki trzech różnych ludzi i są dwa słupy na jednej działce. I no, ja bym sama się nie zgodziła na to, no bo mam słup elektryczny, mają tam akurat. Nie można położyć, z tego co się dowiedziałam, to nie można zamontować lampy na lampie od prądu, no tam gdzie prąd jest, tak? Czy trzeba jakieś specjalne zgody, tak? Słupy są własnością Orona, nie? No zobaczę co jutro, ale no, jest projektant, projektuje, więc można to z ludźmi, którzy mieszkają na tym osiedlu, jakoś też to po prostu skonsultować. A u nas tam przy tym projekcie, no nikt, ci ludzie się mnie wczoraj pytają, był ktoś, no nikt nie był tam. Jest projekt, no i myśmy zwrócili na to uwagę, że jest 8 lamp, a tam gdzie jest najbardziej potrzebne, nie ma. No i właśnie bardzo bym prosiła, żeby też zwrócić uwagę, jak się robi takie projekty, żeby jednak to było, raz, że to generuje mniejsze koszty, ja wiem, że to jest potrzebne, ale tam no 8 lamp na takim odcinku, to według nas, tam według tych wszystkich w ogóle ludzi, to 5 to jest dość. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, muszę Państwa zdyscyplinować. To, co mówiłem na samym początku, że większość z tych pytań, z tych tutaj zapytań, czy też wniosków, które Państwo, to są wolne wnioski i większość z tych pytań, które Państwo zadajecie, można w bardzo szybki i prosty sposób uzyskać w wydziale, w konkretnym wydziale. Dzisiaj te pytania tutaj zostały zadane i sami Państwo widzicie, że ten czas się przedłuża, bo zadajecie Państwo pytania, te pytania zostaną złożone pewnie na piśmie. Nie jest to interpelacja, nie jest zapytanie, bo zgodnie z przepisami interpelacja ma swoją formę, dotyczy ważnych zadań gminy i to też sami Państwo przedłużacie ten czas, bo Pan Burmistrz musi się z tym zapoznać, musi odpowiedzieć i tak dalej. Jeżeli Państwo chcecie w takiej formie, żebym prowadził sesję, a ja ją prowadzę, to wprowadzimy to w statut i wtedy wprowadzimy punkt wolne wnioski. Natomiast bardzo proszę na przyszłość, żebyśmy składali interpelacje i zapytania tak, jak ten punkt jest zgodnie ze statutem i zgodnie z ustawą. Pilnujmy po prostu tej racji prawnej. Oczywiście te pytania wszystkie, które dzisiaj zostaną złożone, czy to będzie miało formę wolnego wniosku, czy pan burmistrz odpowie na piśmie, no bo tak widzę. Natomiast nie wszystko na pewno pan burmistrz musi pamiętać, jaka jest nazwa firmy, czy jaki dzień, kto podpisał. To po prostu wystarczy podejść do wydziału i zapytać. Panie przewodniczący, także w punkcie może... 6 interpelacje i zapytania radnych jest. Tak, jest, ale tutaj z tego, co państwo czyli tutaj pytali, to są wolne wnioski. Jeżeli no, może państwo, było zapytanie.
kieruję do ustawy o samorządzie gminnym, żeby zobaczyć, jaka forma i czego dotyczy interpelacja. Powtarzam, nie mam nic przeciwko, żeby były wolne wnioski, ale wprowadźmy to w statut, jeżeli Państwo w takiej formie chcecie, żebyśmy prowadzili sesję, to wprowadzimy to i wtedy wprowadzimy jako ósmy punkt wolne wnioski. Natomiast ten punkt dotyczy interpelacji i zapytania radnych. Tak bym to po prostu widział. Jeżeli Państwo możecie w tym kierunku tutaj przedyskutujemy. Panie Przewodniczący, to ja myślę, żeby podjąć tą decyzję. Ja jestem za tym, żeby takie wolne wnioski były. Ale to musimy, ponieważ, jak będziemy statut opracowywać, tylko żeby od razu dlatego dzisiaj ta uchwała tej, jest podjęta. Tak, to apeluję. Jak będzie komisja już działała sobie, to wtedy jak najbardziej będziemy głosować wspólnie tutaj nad tymi zmianami. To ja bym chciał tutaj już do tej komisji, która jest powołana, taki punkt, żeby już mieli na uwadze o przegłosowanie, żeby jednak radny miał możliwość wypowiedzenia Pan się w tych wolnych. Pan Przewodniczący, jak tu zwoła tą komisję, to wtedy wolnych wnioskach, żebyśmy mieli jednak tą możliwość, tym bardziej, że tak jak powiedziałem dzisiaj, to chyba wybrzmiało, naprawdę ja jako radny, ja już jestem zniesmaczony tym, że się pisze te interpelacje, nie ma w tym momencie żadnego odzewu, bo nie ma, niestety. I tutaj ja uważam, że radny powinien mieć jednak prawo wypowiedzi odnośnie nawet takiego wolnego tematu, żeby jednak przypomnieć tutaj w tej kwestii, załóżmy, że bo wiele interpelacji pisałem, że jest jeszcze to i to. Kolejna sytuacja jest taka, że nieraz jedzie się na tą sesję jakiś telefon, jakiś jeszcze wniosek w ostatniej chwili. Ja też jestem takim człowiekiem, jak najbardziej, że... panie radny, jak najbardziej. Jestem za. Natomiast kiedyś pamiętam, że były wolne wnioski, natomiast rada, nie wiem, czy to była poprzednia, czy jeszcze poprzednia, wykreśliła to. W związku z tym ja mam obowiązek trzymać się przepisów prawnych i statutu. I tego będę pilnował. Jestem odpowiedzialny za organizację pracy tej rady i za prowadzenie obrad. Jeżeli Państwo będziecie chcieć w takiej formie prowadzić, czyli wolnych wniosków i tak dalej, mamy komisję statutową dzisiaj powołaną, przegłosujemy to i wprowadzimy ten punkt i wtedy będzie wszystko w literze prawa. Natomiast na dzień dzisiejszy tego nie ma, dlatego prosiłem na komisji budżetowej, żeby takie wolne wnioski zgłaszać na komisji budżetowej, bo to ma taki sam efekt, Też się składa do burmistrza, wtedy są pracownicy, bo to jest w godzinach pracy urzędu, schodzą naczelnicy, notują sobie i można, czy nawet mogą odpowiedzieć od razu na takie pytania, jak tutaj pani Ewa zadała, czy już nie pamiętam, któryś z radnych tak samo, gdzie te pytania można od ręki od razu uzyskać. Więc jeżeli zadecydujemy inaczej, no to pójdziemy w innym kierunku. Natomiast na te interpelacje, które tutaj zostały przeczytane i te zapytania i wnioski wolne, które są na piśmie, bardzo proszę panie burmistrzu o odpowiedź na piśmie. Chcę dodać jedno zdanie tylko. W poprzednim statucie określony był również czas wystąpienia. Czas wystąpienia jest określony w tym statucie też do pięciu minut. Myślę, że żaden z radnych nie przekroczył pięciu minut, ale nie chcę być rygorystycznie, bo każdy radny chce się wypowiedzieć w kwestiach ważnych dla mieszkańców. Natomiast też proszę, żeby ten czas rzeczywiście jakoś tam ograniczyć. Panie burmistrzu, w takim razie bardzo proszę pokrótce. Szanowni radni. Tak jak tu było po kolei powiedziane, jeżeli chodzi o wyjazd tych samochodów z placu budowy, proszę mi wierzyć, że jeżeli ktoś dzwoni do mnie albo do Straży Miejskiej, że wyjeżdżają albo że to są przeładowane samochody lub ewentualnie, że wywożą błoto, naprawdę wysyłamy Straż Miejską i oni jeżdżą. Nie wiem, może pan zgłaszał, panie radny, nie mam pojęcia, również do Straży Miejskiej, ale na pewno musieliby podjąć działania i myślę, że na pewno byli, bo wielokrotnie byli i powiem tak, uczestniczyłem nawet raz, jak Straż Miejska cofnęła ten samochód na plac budowy, bo był przeładowany, jak czyścili opony i naprawdę proszę mi wierzyć, że jeżeli jest wezwana Straż Miejska, to oni to robią. To prosiłbym naprawdę albo do Straży Miejskiej, albo proszę dzwonić do urzędu. Będziemy interweniować na pewno.
Proszę zwrócić uwagę, jak żeście Państwo mówili też, jeszcze w poprzedniej kadencji też, że nie sprzątali czy nie myli. Bezwzględnie żeśmy to od nich egzekwowali, więc tutaj staramy się to robić. Co do tego muru, ja bym pokrótce odpowiedział i później. Ja tutaj przypiłem to, że oni odpowiedź dali taką, że stop jest uzasadniony, bo wyjeżdżają pojazdy z budowy, a ja mówię tak, że powiedziałem tak, że te pojazdy i tak przecież dla mnie to nie jest argument, żeby stop był, prawda? Żeby to zamienić na ustąp. Mówimy tu o skrzyżowaniu Jana Pawła. I tu mi chodziło o to i dałem właśnie dzisiaj przykład, że pojazdy powyżej 3,5 tony, czyli te ciężarówki jeżdżą wszędzie, a dzisiaj akurat, panie burmistrzu, ciężarówka za ciężarówką jechała tą Kasprowicza zamiast tą drogą techniczną. I tutaj jakoś problemów ci panowie nie mają. Mało tego, dojechali do skrzyżowania na ulicy Sądeckiej, przy tym słynnym bloku ze schodami, prawda? I ani jeden się nie zatrzymał na stopie. Więc o czym my tu mówimy, panie burmistrzu? Są dwa światy i ja apeluję... Ale znaczy, panie radny, ich też przepisy obowiązują. Ale i to, co pan do mnie mówi, tak, gdybyście tylko, państwo, ktokolwiek, gdyby to zgłosił, na pewno byśmy wysłali też Straż Miejską. Tylko, panie burmistrzu, tylko tu jest argument, że ten od nich, że ten stop musi być, bo... A ja tu daję przykład, że sami się nie stosują do tych stopów, i jeżdżą. Po drugie, tam koło tych budów określone pierwszeństwo jest złe. Z jednej strony mamy znak stop, ja to już mówiłem wcześniej, a z drugiej strony jest droga z pierwszeństwem. I tutaj przyjął, panie burmistrzu, jesteśmy za to odpowiedzialni. Dojdzie do wypadku, tam zresztą jedna stuczka już była, tylko się kierowcy dogadali. Druga też była i też tam doradziłem kierowcy pewne rzeczy i tyle. Więc tutaj, panie burmistrzu, tu chodzi o bezpieczeństwo przede wszystkim, bo jest chaos w oznakowaniu. I teraz ja też mam odpowiedzi, że odpowiedzialnym był właśnie burmistrz, tutaj Wydział Ruchu Drogowego i tak dalej. Ja się pytam, czy oni w ogóle byli na miejscu, bo to oznakowanie... No nie będę tłumaczył, jak może być jedno skrzyżowanie i od jednej strony jest znak stop, drugie droga z pierwszeństwem. Dziękuję. Panie Marku, tutaj dobrze. O to, apeluję, że, bo myśmy się tutaj... To rozumiemy i to wszystko zostało powiedziane i myślę, że trzeba to rozstrzygnąć w jakiś sposób i działać. I myślę, że służby tutaj urzędu zadziałają. Już nie ma sensu po prostu po raz kolejny to tłumaczyć, bo to wiemy. Właśnie panie burmistrzu, bardzo proszę jeszcze pokrótce naprawdę na te niektóre pytania, co do tych koszy gabionowych. To jest ich inwestycja, jak Państwo pamiętacie na tym spotkaniu, oni mówili, że to jest pod odpowiednim kątem. Czy tak jest? Nie wiem, ale obstawiam, że jeżeli nie spełnia to warunków, to im tej inwestycji też nikt nie odbierze. Pan jeszcze tutaj wspominał o tym przejściu technicznym, jakkolwiek go tam nazwiemy. Ja już mówiłem na poprzedniej sesji, powtórzę to jeszcze raz, proszę mi wierzyć, że w momencie, gdy ten projekt się u nas pojawił jako ostateczny, naprawdę w ubiegłym roku w marcu wysłałem ogłoszenia do parafii z prośbą, żeby księża to również odczytali, jeżeli mieszkańcy mają uwagi do tego, żeby nam zgłosili. I powiem tak, panie Marku, nie było tych uwag, to zaakceptowałem to. Gdyby te uwagi były, pewnie byśmy na pewno to brali pod uwagę, czy tak jak teraz Państwo zgłaszacie, też próbujemy dalej interweniować. To nie jest tak, że my to odpuszczamy, ten temat. Kolejna kwestia, to co Pani mówiła, jeszcze Pani Ewa, o oświetleniu koło Transmarino. Faktem jest, że tam nie ma tego oświetlenia. Natomiast mam nadzieję, bo Państwo będziecie też twórcami budżetu na rok przyszły i mam nadzieję, że uda się to Państwu jakoś w miarę, że tak powiem, sprawiedliwie podzielić na zasadzie takiej, że te rzeczy, które uznacie Państwo za najpilniejsze, że one zostaną zrealizowane. Chciałbym i życzyłbym tego Państwu sobie też, bo wtedy tych problemów faktycznie byłoby mniej. Kolejna kwestia, te progi zwalniające na Sierantówce. Myślę, że Państwo wszyscy widzicie. Najczęściej jest tak, że wszyscy chcą, żeby gmina najpierw zrobiła drogę. Jak się uda już tą drogę zrobić, to później, żeby zrobić progi zwalniające. Zrobiliśmy ulicę Gorczańską i mamy też już wnioski, żeby tam też zrobić progi zwalniające. Natomiast co do pytania, czy tą dalszą część byśmy tam zrobili, powiem tak, mamy złożony wniosek do
wojewody. Jeżeli byśmy te środki zostali na tą część, to chcielibyśmy tą drogę tam dokończyć i może udałoby się to zamknąć. Także możliwe, że to się uda. Ta kratka zbierająca tam na górze, powiem tak, część osób, które tam mają właśnie jeszcze do góry też, oni też deklarują, ci ludzie, że oni są skłonni, gotowi, żeby się do tej inwestycji tam jeszcze dołożyć. My jako miasto też zadeklarowaliśmy jeszcze, żebyśmy tam utwardzili ten teren. Jeżeli faktycznie by się dołożyli, to mam nadzieję, że jedno z drugim byśmy wtedy zrobili tam. No ale ja mogę powiedzieć tak, my możemy się odnieść tylko do drogi, bo my na to mamy jakiś tam wpływ. Natomiast na te pozostałe rzeczy, no to nawet nie dyskutuję. Kolejna kwestia, jaki materiał będzie położony. Z tego, co ja przynajmniej byłem na tych spotkaniach, to deklarował pan i Bochniarz, ale również projektant, który mówił, że będą to tak zwane tory szlifowane, czyli ciche. Natomiast co do podkładu, co będzie podkładem, nie wiem. O to zapytam, bo powiem szczerze, nie mam tej wiedzy. Ja tych mat nie pamiętam, powiem szczerze, więc nie dyskutuję. Ale ostatnio oni tutaj też deklarowali, że robili badanie i że nie będzie przekroczeń natężenia hałasu. I że to... Kolejna kwestia to jest związana z tą kanalizacją. Tak jak myśmy tutaj wielokrotnie już rozmawiali, bezwzględnie chcielibyśmy, żeby ta kanalizacja na tej Zakopiańskiej Bocznej została wykonana, ponieważ mamy świadomość tego, tak jak tu rozmawialiśmy wielokrotnie, że w momencie, kiedy będzie objęte okresem gwarancji, my tam praktycznie w ogóle nie wejdziemy i nic nie zrobimy przez okres 6 lat. Chciałbym się jeszcze odnieść do tego pisma, o którym pani mówiła, przy ulicy do Pociesznej Wody. Powiem tak, na tamtym odcinku, myślę, że państwo wiecie to, co już też mówiłem, projektujemy tamtą drogę i chcielibyśmy ją faktycznie kiedyś docelowo wykonać. Natomiast co do tego, jak ci ludzie jeżdżą, proszę zwrócić uwagę, że na ulicy nawet Sądeckiej mamy 50, bo jest teren zabudowany, później mamy 30 i niektórzy jadą dalej. Tak, no niestety jest to... No wiele zależy od kultury jazdy, ale również proszę mi wierzyć, że jak państwo zgłaszacie, my też zgłaszamy na policję i tak jak to pan Łukasz mówi między innymi o ulicy Sądeckiej dalej w kierunku Zarytego, to prosimy również komendanta policji o to, żeby te patrole tam jednak były i żeby oni tam stali, bo widzimy jak to wygląda tam. Kolejna kwestia co do tych wiat przystankowych. No kurde. Nie obstawiam, że nam to zrobił ktoś obcy. Nam pozostało pozamiatać tak naprawdę po tych zniszczeniach. Natomiast szkoda, bo później wydajemy pieniądze dalej, nasze wspólne publiczne pieniądze właśnie na to, żeby to ponaprawić. No bo innego wyjścia nie mamy, no niestety. No niestety. Natomiast co do przystanków przy Zakopiance, to jest tak, one są w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i w momencie, jak się zwraca przewoźnik do nich, bo w momencie, kiedy jeszcze nie były otwarte, to pytałem, czy w ogóle były tam złożone wnioski. Powiedziano mi wtedy, że nie. Natomiast dzisiaj nie wiem, ale mam nadzieję, bo będziemy rozmawiali niedługo, w tym tygodniu jeszcze z projektantem całego tego odcinka tutaj, zwłaszcza od Sołtysiej Doliny, ale w kierunku mostu w Chabówce, bo tu jest teraz, mówi się, że to jest najbardziej niebezpieczny odcinek i myślę, że będzie okazja też jeszcze o tym porozmawiać. Co do Eternitu, to jest tak, jak mamy środki, to odbieramy od mieszkańców. Jeżeli nie, no to wysyłamy im to pismo, że prosimy o zabezpieczenie, o składowanie na palecie
i w momencie, kiedy pojawiają się te środki, to odbieramy. Każdego roku odbieramy, natomiast nie każdego roku nam starczy środków, żebyśmy odebrali wszystko. Kolejna kwestia, przycięcie tych drzew nazarytem. Ja myślę, że tam bezwzględnie prosiliśmy głównego projektanta Generalnej Dyrekcji, pana Trzyśniewskiego, żeby w ogóle przeprojektować ten wjazd, to jest jedna sprawa, i poszerzyć go z tego względu, że tam się teraz pojawi w ogóle droga zbiorcza z kilku osiedli. Bo dotychczas to było tak, że zjeżdżano tam do tego pana, który ma tartak, i raczej do kościoła i do naszych zakładów. Natomiast dzisiaj, jak państwo wiecie, wzdłuż torów tam będzie jeszcze kilka osiedli podpiętych i ten wyjazd będzie właśnie tutaj, więc na dzień dzisiejszy będzie to jedno z bardziej niebezpiecznych miejsc, bym powiedział, wyjazdowych. Kolejna kwestia. Ja mogę powiedzieć tak, jeżeli chodzi o lustro, girówka i rynek, jak najbardziej też uważam, że tam to lustro faktycznie jest potrzebne. Natomiast co do kapicówki, jest to bezwzględnie bardzo pilne i na dzień dzisiejszy chyba jest to jedno z najgorszych miejsc w naszej gminie, takich komunikacyjnych. Pan Marek jeszcze pytał o Jana Pawła i zawężenie tej drogi. To wynikało, jak rozmawiałem z projektantami, między innymi z tego, że musieli tak zrobić, bo nie były spełnione łuki drogi. Bo wcześniej, jak państwo pamiętacie, było tak i od razu było ścięcie. Powiedzieli, że to wynika z tego. Druga rzecz, żeby wykonać zjazd na ulicę w kierunku tej ulicy Tettmajera. I trzecia rzecz, żeby zrobić tam bezpieczne przejście z tą wysepką. I to z tego wynikało i tym to tłumaczyli. Kolejna kwestia, co do tych motopomp. Bezwzględnie chcielibyśmy zrobić przetarg, natomiast tam była kwestia taka. Informacja, że coś zostało rozstrzygnięte, to jest jedno, ale dopóki my nie dostaniemy pism, że te środki możemy nimi dysponować, no to niestety, jak państwo pamiętacie, nawet przy niektórych drogach też nie możemy zrobić nic, bo informacje mamy, ale nie możemy tego rozstrzygnąć czy o tym decydować. Mam nadzieję, że to się uda i że zostaną zakupione. Tym bardziej, że to, co zgłaszali strażacy, no to uważaliśmy, że jeżeli istnieje tylko możliwość wykonania zakupów z innych środków niż gminne, no to bezwzględnie uważam, że należy to wszystko zrobić. Co do wykupu mieszkań, o których pani Ewa mówiła, ja już rozmawiałem z panią kierownik ZGM-u i chciałbym, żebyście państwo ustalili jako radni jakiś termin spotkania, bo pani kierownik wczoraj mówiła, że ona jest przygotowana i może z państwem usiąść, żeby rozmawiać na ten temat. Z tego względu, że byłbym za tym, żeby tych mieszkań nie blokować, ale byłbym również za tym, żebyśmy mogli te mieszkania budować. My jako gmina mamy projekt na 8 mieszkań i potrzebne będą pieniądze na wkład własny i wtedy, jeżeli byłaby decyzja rady, że jakieś mieszkania są sprzedawane, to te środki wtedy bym prosił też, żeby wprowadzić na tą naszą inwestycję i żebyśmy mogli to po prostu wybudować. Bo ja państwu przesłałem informację, jaki jest stan naszych mieszkań i to jest po prostu porażające. No bezwzględnie myślę, że trzeba by to było zrobić. Natomiast pani Ewa tu jeszcze mówiła, że na odcinku 400 metrów jest 8 lamp. Powiem tak, jest pewien przepis, który mówi, ile musi być luksów w określonym terenie. Pamiętacie państwo, bo wyłączaliśmy oświetlenie i też mieszkańcy mówili, a trzeba było wyłączyć co drugą, co trzecią lampę. Nie ma takiej opcji. 150 luksów, tyle musi być, no właśnie. I teraz tak, i wtedy to było tak, albo jest oświetlenie, albo go nie ma. No więc wyłączyliśmy w ogóle wtedy oświetlenie. Natomiast dzisiaj, jak jest projektowane, to ja też tego nie wiedziałem, ale mówili projektanci, że jest wymagana określona ilość, określone odległości i ten warunek musi być spełniony. Natomiast to, co pani mówi, że gdzieś tam jeszcze jest potrzebna ewentualnie lampa, no to taką rzecz proszę zgłosić, to bezwzględnie, jeżeli jest gdzieś tam jeszcze potrzebna, to myślę, że teraz, jak jest etap projektowania, należałoby to zrobić. Przepraszam, to tak pokrótce, panie. Dobrze, dziękuję przewodniczący, ale udzielimy odpowiedzi jak najbardziej na te pytania radnych i wnioski. Szanowni państwo, wobec wyczerpania punktu 6, interpelacja zapytania radnych. Szanowni państwo, dziękuję serdecznie wszystkim gościom za udział w sesji, radnym powiatowym, przede wszystkim radnej powiatowej, radnym osiedlowym, państwu radnym. Zamykam 7. sesję Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.